opowiemy Wam dzisiaj, jak właśnie przygotować się na rekrutację, bo sama wiedza techniczna może aż tak istotna często nie jest, ale z drugiej strony też jest, więc warto wiedzieć, co jeszcze poza tą wiedzą techniczną trzeba wiedzieć, żeby przekonać do siebie rekruterów. No i potem odpowiemy Wam troszkę o naszej firmie, w jaki sposób można u nas się dostać do pracy, jak w ogóle zacząć karierę u nas. Dobra, więc może najpierw się przedstawimy. Ja jestem Krzysztof Opucki, ze mną jest Jacek Hyś. Polska literka mi uciekła. I bardzo dobrze, bo jej tam nie ma. Naprawdę? Tak. Widzisz, przepraszam. W jednym prawie, że pokoju siedzicie. Dwa pokoje dalej. Ale to jest bardzo popularna pomyłka, więc wybacz. A, spoko. Dobra, więc ja jestem Krzysztof Opucki w TTMS-ie od 4 lat. Tak mniej więcej, jak sobie zobaczycie na LinkedIn'a, to tam jest chyba 3,5. Dodatkowo jestem trenerem w InfoShare Academy. Trochę reklamy. Mam nadzieję, że tutaj Marek się nie obrazi. Jakbyście chcieli się... Nie, jak najbardziej się nie obrażamy. Nawet też jesteśmy zadowoleni, że nasi pracownicy gdzieś tam angażują się w szkolenie młodych i wdrażanie do IT. Tak, właśnie InfoShare zajmuje się, to są takie szkolenia, jakbyście chcieli się poduczyć czegoś, przebranżowić, czy może od początku nauczyć się programować jakiegoś innego języka, no to tam właśnie mamy dużo szkoleń w kilku różnych jakby językach. Można sobie coś wybrać. Nie jest to najtańszy sposób nauki, ale zawsze jak ktoś chce, no to jest zawsze to jakiś początek. No i przez 8 godzin dziennie pracuję sobie jako ten Java developer, full stack developer w zasadzie. Najlepiej czuję się w Angularze, Reakcie, Javie i Springu, Angular 2+ oczywiście. No i tutaj zawsze chętnie pomogę kolegom młodszym, którzy mają mniejsze doświadczenie. No po pracy tutaj jest tak mądrze napisane, że sobie chodzę na basen. Teraz to tak różnie z tym basenem bywa. Jeżdżę sobie na rowerze i ćwiczę grę na perkusji. No i jest jeszcze Jacek. Powiedz teraz ty o sobie witam, coś. Witam serdecznie. Cześć, z tej strony Jacek Hyś. W TTMS-ie no już prawie 5,5 lat. Jako .NET developer, właściwie podobnie jak Krzysiek, bardziej full stack, z tym, że raczej z nastawieniem na backend plus bazy, trochę tylko Angulara, Reacta, starego Angulara, JS. Podobnie jak Krzysiek, przez 8 godzin dziennie tłukę jakiś tam kod, z reguły jest więcej niż 8 godzin, bo nie jestem w jednym projekcie. Wśród wiodących technologii, jakim się zajmuję, to oczywiście .NET Framework, .NET Core, ASP.NET, sporo baz, no ale też takich trochę już może archaicznych jak WCF, o tutaj widzę literówka, WPF, ADO.NET, Angular.js. Mam nadzieję, że widać po mnie, jestem szczęśliwym, już nie za takim młodym człowiekiem, chętnym do pomocy. A po godzinach? Po godzinach piłeczka, ale tak, zarówno czynnie, jak i biernie. Ma ja taką swoją jedną piłeczkę i jest jej fanem. Tak. Z tym, że jeśli chodzi o moją pasję, czyli piłkę nożną, to jestem trochę masochistą, bo oglądam polską ekstraklasę, żadnych lig mistrzów, więc piłka nożna z nastawieniem na masochizm. Bardzo też lubię historię, troszkę tam brzdąkam na gitarze i tak jak to napisałem, niedługo dojdzie mi kolejna życiowa odpowiedzialność i będę beneficjentem programu 500+. Dziękuję. Dobra, bardzo się przedstawiliśmy tutaj wyczerpująco, ale przejdźmy sobie może do tych najważniejszego tematu chyba w zasadzie dzisiaj. My tu postanowiliśmy zacząć tę rekrutację od tej gorszej strony, czyli tak naprawdę jakie zdarzały się problemy, bo zarówno ja, jak i Jacek wspieramy dziewczyny z HR-ów technicznie. Dziewczyny tam sprawdzają umiejętności miękkie, no my tutaj technicznie weryfikujemy kandydatów. I to też nie jest nigdy tak, że po naszej rekrutacji
już kandydata od razu się dostanie, bądź tam czasem jest jeszcze kolejna rekrutacja już z naszym klientem, ale to już powiemy dalej. Może na początek zaczniemy od Was. Ci, którzy byli na rozmowach, co Waszym zdaniem poszło najgorzej na tych rozmowach? Co Wam się tak nie podobało? Może wiecie, z jakiego powodu nie przeszliście tej rekrutacji? Śmiało. To może ja powiem. Jak się mało osób odzywa. No, mi się nie podobało to, że nie wiedziałem, co robi firma, do której poszedłem. Myślałem, że sprzedaje drukarki, a się okazało, że co innego robi. Czyli słabo się przygotowałem. Znaczy, bo rozumiem, że firma cię wypytywała, co robią, tak? I ty tak, nie wiedziałeś. Tak, tak. Mhm. Też sprawa jest tego, że to nie było jeszcze IT, ale no, też był ten stres. Chociaż mimo wszystko to była taka firma, że i tak mnie potem zatrudnili. Znaczy, że akurat to jest taki, no to może potęgować u ciebie stres na pewno, ale ja wiem, jak przechodziłem do TTMS-u, miałem też taki epizod, że mnie rekruterzy zapytali, czym zajmuje się firma. No to odpowiedziałem to, co udało mi się wyczytać. Okazało się, że było drobne niedociągnięcie w tym, co mówiłem, bo opowiadałem o innej spółce. Więc to było akurat o TTS-a. No ale jak widać jestem, więc to też nie powinno kandydata w żadnym razie dyskwalifikować. Tak? Grunt, żeby się to nie zbiło z takiej jakby obranej trasy podczas rozmowy. Tak? Czy ktoś jeszcze chce się podzielić swoimi doświadczeniami? Zachęcamy tutaj do aktywnego uczestnictwa mimo wszystko. No, jak nikt się nie wypowiada, to też to się wypowiem znowu. No na pewno też no właśnie umiejętności, czyli nie do końca jeszcze się nie nauczyłem, co dokładnie trzeba, powiedzmy, na jakiś tam frontend, co na Androida i tak dalej. I też no właśnie, też już wspominałem, że wymogi czasowe często, no już dopiero na rozmowie trzeba się jakoś dopytać, jak to jest z elastycznością godzin pracy i czy ta elastyczność, bo powiedzmy czasami w niektórych firmach trzeba być, nie wiem, od 10 do 14 trzeba być zawsze, a akurat wtedy ma się zajęcie i tak dalej. To też jest czasami problematyczne i dopiero to wychodzi na rozmowach. No ale no to takie coś na przykład. Mhm. A ktoś jeszcze? Może ma jakieś doświadczenie? Więcej osób zgłosiło się. No. W moim przypadku było troszkę takie niedoprecyzowanie wymagań. No jako stażysta to troszkę liczyłem tak, że będą troszkę mniejsze. Było w wymaganiach opisane, że znajomość C-Sharpa. Więc zgłosiłem się, bo coś się uczyłem. Okazało się, że no nie dostałem się przez to, że ASP.NET-u w ogóle nie umiałem, gdzie w ogóle w wymaganiach tego nie było. Hmm? Może ktoś jeszcze? Dobra, będziemy Was jakoś tutaj wyciągać, ale może idźmy dalej. Dobra, więc najczęstsze problemy w ogóle, z jakimi my się spotykamy wśród kandydatów, to po pierwsze, kandydaci sami siebie nie... Troszkę inaczej zacznę, bo Wy mówiliście o takich bardziej problemach, wydaje mi się, technicznych, ale to nie one też mają największe znaczenie. Bo po pierwsze, nasi kandydaci, przynajmniej moi, nie wiem jak u Ciebie, Jacek, ale bardzo często nie doceniają samych siebie. Czyli mają wiedzę, ale nie potrafią jej przekazać w odpowiedni sposób. Któregoś razu miałem, akurat w InfoShare też mamy takie rozmowy techniczne, testowe, i tam przychodziły osoby, które mówiły coś w stylu, a ja to nie wiem, to może nie, to może inne pytanie, nie przygotowałem się. Nie może być nic takiego. Mimo że te osoby posiadały wiedzę,
to nie potrafiły, nie chciały nawet jej przekazać nam w jakiś sposób. Nie wiem, czy to, Jacku, masz takie same doświadczenia. Nie słychać cię. Tak, bo się wymutowałem. Okay. Jak najbardziej, bardzo dużo z takich sytuacji, że kandydat mówi, że po prostu czegoś nie wie, co akurat może być też plusem, bo wie, że czegoś nie wie, tak? Wiem, że nic nie wiem, jak to starożytni mówili, ale w tym momencie tak jakby ucina dalszą dyskusję. Wydaje mi się, że dużo lepszym nastawieniem jest wejść w taką dyskusję z prowadzącym rozmowę i nawet poprzez jakieś naprowadzenia próbować odpowiedzieć na to pytanie może jakąś okrężną drogą, ale żeby to w toku rozmowy wyszło, tak? Więc jak najbardziej to jest wręcz nagminny problem, tak? Że trzeba czasem dosłownie za język ciągnąć kandydata i jak się go troszeczkę pociągnie, to nagle wychodzi, że kurczę, on to wiedział, tak? Tylko że gdzieś coś zawiodło, tak, po drodze. Mhm. Drugi taki problem, z którym ja się spotykam, to kandydaci potrafią się przeceniać wręcz. Jakieś mają zawyżone ego, twierdzą, że wszystko wiedzą, a okazuje się, że pierwsze proste pytanie i no i tutaj już polegają. Klapa, koniec. Też potwierdzam. I co gorsze, to przecenienie często przechodzi w czwarty punkt z tej naszej listy, czyli w arogancję. Tak? Jeżeli powiedzmy udowodnisz kandydatowi, że gdzieś się pomylił, to zaczyna się, zdarzyli się tacy właśnie takimi być aroganckimi, wręcz może nie chamskimi, to może złe słowo, ale zaczyna być taki nieprzyjemny człowiek. Tak? To też wydaje mi się, że te dwie rzeczy ściśle ze sobą współgrają. Tak? Mhm. Ale arogancja też, przeskoczymy ten stres, bo arogancja też bardzo często bywa w innych przypadkach, kiedy kandydatowi nie idzie kompletnie i jest taki podminowany. Ja zadaję kolejne pytania, a on ma do mnie pretensje. Na przykład, dlaczego ja zadaję te pytania, dlaczego on nie odpowiedział. Nie wiem, czy też miałeś, Jacku, takie doświadczenie, bo mi się zdarzyło to co najmniej kilkanaście razy. Chyba czegoś takiego w takim wymiarze chyba nie miałem, ale wiesz, tego już jest dziesiątki tych rekrutacji było, to mogło coś umknąć. Na pewno się nie rzucało aż tak w oczy, tak? Mhm. No ja na przykład to zauważyłem. Także warto uważać, warto te swoje umiejętności gdzieś tam jakoś balansować. Wiedzieć, co się umie, wiedzieć, czego się nie umie. No tak naprawdę to wy macie przekonać rekrutera, że on chce was zatrudnić. Więc wszystko zależy od was, a nie od rekrutera, tak naprawdę. Dobra, kolejnym punkcikiem jest stres. Bardzo często kandydaci się stresują. Ja staram się zawsze, znaczy wiem, że nie wszyscy, ale ja przynajmniej i Jacek staramy się jakoś rozładować ten stres. Chociażby żarcikiem, czy nie wiem, mi się nigdy nie udaje właściwie żartu powiedzieć, ale muszę zacząć gdzieś wypisać sobie. Ja na przykład zadaję. Ja wychodzę z założenia, że to podobnie ty też, z tego co wiem, że docelowo kandydat ma być twoim kolegą w pracy. Docelowo, tak jak przejdzie rekrutację. Więc staram się nawiązać taką trochę, może nie koleżeńską, ale dosyć luźną relację, żeby ten cały stres z niego zszedł. To niekoniecznie musi być żart, to może być po prostu zwykłe takie na początku, nie wiem, jak akurat przychodzili ludzie, którzy pracowali kiedyś w tej samej firmie co ja, no to szybkie pytanie, a ten tam jeszcze pracuje, tak, o, już, wiesz, stres schodzi w takiej sytuacji. Ludzie, w zasadzie ja napisaliśmy tutaj, że to jest bardzo negatywny ten stres. Niektórzy, różnie ludzie reagują na stres. Ja na przykład bardzo źle reaguję na stres. No dosłownie nie wiem, co powiedzieć, kiedy się stresuję na rozmowach. Byłem któregoś razu, już nie pamiętam kiedy, ale to już jakiś czas temu, na jakiejś rozmowie po dość długim czasie. No i mimo, że sam prowadzę te rozmowy, to no, dosłownie na połowę rzeczy, o które ja pytam, nie byłem w stanie odpowiedzieć.
Więc ja na przykład bardzo źle reaguję na stres, ale wiem, że są osoby, które pod wpływem stresu potrafią się lepiej skupić, lepiej odpowiadać na zadane pytania. No i dzięki temu się na przykład dostają do pracy, prawda? Więc ja nie wiem, czy to jest aż takie negatywne. Ja napisałem to w negatywach, bo uznałem, że to jest dla mnie negatywne. No wiesz, jeżeli przychodzi ci kandydat, który jest totalnie spięty i widać po nim, zaczyna się pocić, denerwować, to też trochę, wiesz, masz powiedzieć takie przeświadczenie. Ciekawe, jak sobie poradzi, jak będą, kurczę, deadline'y, będzie się system walił, czy wtedy sobie poradzi, tak? Różnie to bywa po prostu, no. No. Były takie sytuacje. Godzina 17 w piątek, produkcja pana. Co to jest, jak do mnie klient, właściwie kierownik dzwonił o 23 i do 6 rano siedzieliśmy, łataliśmy system. W sobotę. No, także wiecie już, na co się szykować, bo Jacek wam rozwali system i będziecie musieli to naprawiać potem. Tak, tak, dokładnie. Ja mogę wam za to bazę wywalić produkcyjną, bo zdarzyło mi się. Dobra. Kolejnym punkcikiem jest zakomunikacja. No to już po części zostało jakoś tam powiedziane. No przede wszystkim musicie się komunikować z prowadzącym, z rekruterem. Miewam kandydatów, gdzie no ja mówię monolog. Zadaję pytanie. Dłużej trwa zadawanie pytania niż trwa jego odpowiedź. A to nie do końca o to chodzi. To powinna być wymiana poglądów bardziej, dyskusja. Takie rozmowy są chyba najbardziej, no ja uważam, że to są najlepsze rozmowy, bo dwie osoby wiedzą, o czym mówimy. No ja rozumiem, że to jest już może troszkę wyższy level, ale przynajmniej na tego juniora powinniście coś więcej powiedzieć niż tak lub nie. Tak? Cóż, wystarczy potwierdzić. Ciężko coś dodać. Nie, zawsze na zadane pytanie warto dodać jeszcze jakiś punkcik. Ja na przykład bardzo to doceniam i no u mnie kandydaci w ten sposób punktują. Wiem, że bardzo dużo osób ma podobnie. Nawet jeśli ta odpowiedź będzie błędna, to jeśli coś dopowiemy, to może okazać się, że sami wpadniemy na jakieś lepsze rozwiązanie. Też miałem takie przypadki, że kandydaci pierwszym zdaniem źle odpowiedzieli. 3 sekundy zastanowienia i mówią dalej. I w końcu dochodzą do wniosku, że ta pierwsza odpowiedź była błędna. Takie miałem doświadczenie. No to jest dokładnie to, o czym wspominałem wcześniej, że wielokrotnie zdarza się tak, że po prostu w toku rozmowy kandydat zaczyna dobrze odpowiadać na pytania. Ale właśnie, trzeba rozmawiać. Też miewałem kandydatów, którzy na dzień dobry przychodzili ze złym nastawieniem, że od razu się nie dostaną, bądź wręcz przeciwnie, dostaną się, bo przecież skończyli studia, wszystko umią. No tak nie jest, a niestety bardzo dużo osób właśnie w ten sposób do tego podchodzi. No i później czyta się pretensje gdzieś tam w internetach, że o, bo ja się nie dostałem, a skończyłem studia, przecież powinni mi tutaj płacić 10 tysięcy. No to nie do końca tak działa i to też widać na rozmowach, jak kandydat podchodzi do tych rozmów, czy od razu chce miliony zarabiać na dzień dobry, nie mając żadnej wiedzy, bo po studiach, no, szkoła jak szkoła, możemy skończyć każdą, nie znając, nie umiejąc nic. Wszystko zależy od was, tak naprawdę. Jacku, dodasz coś? No ciężko coś dodać więcej, ale tak, zdecydowanie. I ja mam taką, może nie jest to sugestia, tylko tak, taka obserwacja, że im kandydat jest młodszy, ma mniejsze doświadczenie, mniejszą wiedzę, tym myśli, że wie więcej. Z reguły tak jest u moich kandydatów. To jest taka ciekawostka. A później 2 proste pytania i koniec. Tak, 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 tak. Otóż to. Nie wiem, być może to przychodzi z doświadczeniem w branży, że nagle zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę no, kończąc studia czy pracując kilka miesięcy, to ty tak naprawdę jeszcze
No mało wiesz, nie oszukujmy się, mało wiesz, tak. Bo to, że tam jakiegoś CRUDA potrafisz zrobić nawet ładnie, to nie znaczy, że już jesteś powiedzmy prawdziwym programistą. No ale dokładnie. Tak, tak. Dokładnie. Ja ze swoim tam chyba już straciłem rachubę, ale gdzieś z 8 lat powinienem mieć komercyjnego doświadczenia. Dalej bardzo wielu rzeczy nie umiem i muszę się douczyć. Co więcej, powstają nowe technologie i cały czas trzeba się rozwijać. Trzeba się zdecydowanie, ich zdecydowanie, tak. Dobra, kolejnym punkcikiem no to są spóźnienia. No, mnie w szkole kiedyś uczyli, że najlepiej jest punktualnie przyjść. Jeśli przyjdziemy te 3 minuty wcześniej, poczekać przed drzwiami, to może też zabrzmi trochę szowinistycznie, ale czy tam bardziej seksistowsko, ale jeśli jakaś kobieta będzie wchodzić, warto jej otworzyć drzwi. Może się okazać, że to jest żona szefa. No i w pobliżu firmy oczywiście być w miarę takim przyjemnym, bo pracownicy też widzą i nie wiadomo, czy któryś z tych pracowników nie będzie chciał, nie będzie właśnie tym rekruterem. Zdarzało się bardzo często, że na przykład były problemy z Teamsami. No takie rzeczy są jak najbardziej dla mnie akceptowalne, bo no tego nie oszukamy, prawda? No ale jak ktoś przyjdzie na tą rekrutację już do biura, powiedzmy po tej pandemii, no to lepiej, żeby przyszedł w punkt. Rekruterzy, jak ja na przykład, czy Jacek, no też mamy swoje jakieś zadania, też programujemy i mamy jakieś spotkania ustawione, więc no nie urwiemy się ani ze spotkania, a później po rozmowie pewnie będziemy musieli wracać na to spotkanie. No niestety to trzeba zaakceptować. To może jest takie trochę negatywne dla was, ale punktualność jest tutaj na wagę złota. No tutaj no, nie zacisujesz. No, miałem jakiś taki przypadek, że gość się spóźnił ponad pół godziny, tak? A wiesz, że każdy z rekruterów ma też swój harmonogram. Mamy spotkania, mamy swoje taski. Ciężko przez te pół godziny, kiedy czekasz na kogoś, siąść do kompa i klepać kod, bo trzeba się tak naprawdę na nowo wdrożyć w wpisanie jakiegoś kawałka kodu, przypomnieć sobie, na czym się skończyło, co trzeba do końca zrobić. No i to, jeżeli takie spóźnienie troszeczkę, zwłaszcza takiemu technicznemu rekruterowi, burzy harmonogram, no to już nie oszukujmy się, kandydat ma minusa, tak? Bo my musimy niestety później ten czas jakoś nadrobić, tak? No, czasem, nie wiem, zostać po godzinach, czy zrezygnować z kawy, żeby nadrobić ten czas. No i już to są minusiki, które się zbierają. No, a tutaj kawa najważniejsza. O. Tak, a tutaj nie działa tak, że 2 minusy to plus. No. No i kłamstwa. Słuchajcie, nie wolno kłamać CV. Kłamstwa wychodzą najdalej w trzecim pytaniu. Prostym pytaniu. Tak. Już wtedy po trzecim pytaniu już wiem, czy kandydat nakłamał w CV, czy faktycznie potrafi to, co jest tam napisane. Znaczy też nie mówimy, broń Boże, żeby zaniżać swoje jakieś umiejętności wpisując w CV. Nie, nie. Tylko, że jeżeli powiedzmy w domu zrobiłeś 2 formularze, czy tam 2 kontrolery w ASP.NET, to nie pisz, że znasz to perfekcyjnie, bo tak naprawdę, tak jak Krzysiek powiedział, no na trzecim pytaniu to już tak najpóźniej to się wyłożysz, tak? Mhm. Bardzo często w CV jest poziom znajomości, można umieszczać, czy jakąś tam legendą, czy jakoś podzielić te umiejętności. Warto to zrobić, bo rekruter wtedy wie, o co może lepiej zapytać, o co może bardziej dopytać, na czym może tutaj kandydat polegnie. No i lepiej wiemy, czy kandydat wtedy się nada na to, co na stanowisko, na które jest rekrutowany. Więc nie kłamię. Dobra, to były chyba negatywne rzeczy. Powiedzcie, jak się czujecie po usłyszeniu tych rzeczy od nas? Mieliście podobne doświadczenia?
Halo, halo. No, znaczy ja raczej jestem z tych, co się bardzo, bardzo stresują, niż żeby być bardzo daleko, raczej jestem od bycia aroganckim, myślę, raczej się stresuję, więc dużo rzeczy, no raczej, jeżeli jest się miłym dla kogoś, to się raczej coś dostanie prędzej, niż się jest niemiłym, więc raczej wiadomo. A tak właśnie się zastanawiałem co do tych określania poziomu, w jakim się zna daną technologię. To też no sobie tak myślę, znaczy to jest bardzo, też uważam, że tak trzeba robić, żeby dodawać, chociaż jeszcze sobie nie dodałem, ale zastanawiam się, jak określić, powiedzmy, jak się jest dobrym w danej technologii samemu, będąc studentem i nie wiedząc, jest, jakby, jaka jest granica. To jest bardzo trudne. Ja sam mam bardzo często z tym problem, bo nie wiem, które technologie znam super doskonale, a które nie. Ja wychodzę z założenia, że jeśli coś zrobiłem w danej technologii, no to przynajmniej jeden punkt ci dam. Jeśli popracowałem sobie w tej technologii trochę więcej i więcej potrafię zrobić, no to już jest punkcik dwa. No a jeśli czuję się ekspertem, czyli jakby przegrzebałem, przedebagowałem cały kod, całą tą bibliotekę, czy tam jakieś narzędzie, no to już jest punkcik 3. I ja się na przykład w takiej skali oceniam. Znaczy, tu potwierdzę, że to jest, po pierwsze, to jest bardzo subiektywne, taka ocena, bardzo trudna, ale tak jak właśnie powiedział Krzysiek, jeżeli powiedzmy w takiej trzystopniowej skali, no jeżeli troszkę się podłubało i nie mówię tylko, że uruchomiło się, nie wiem, Visual Studio i skompilowało Hello World'a, no to tą jedną to jeden punkcik sobie można dać. Jeśli chodzi o tego eksperta, no to faktycznie warto by było na przykład zagłębić się gdzieś, ściągnąć sobie kody źródłowe jakiejś biblioteki, jak są oczywiście dostępne, przegrzebać, jak to działa, tak? Powiem szczerze, ja miałem nawet taki przypadek nie tak dawno, gdzie Microsoftowa dokumentacja mówiła, że coś tam działa, tak? No mi nie działało. No, to jest dla chłopaków piszących w dotnecie taka uwaga, że jak Microsoft napisał w dokumentacji, że coś nie działa, to rzeczywiście nie działa, ale jak napisał, że działa, to napisał i nic więcej. Zawsze podchodźcie krytycznie. Bo mieliśmy już bardzo dużo przypadków, że według Microsoftu wszystko powinno pięknie hulać. No nie działa. Ściągnęliśmy sobie... no tak, zgadza się, jest. Jest, potwierdzam. No ściągnęliśmy sobie dopiero kody źródłowe jakiejś tam biblioteki i patrzymy, kurde, no w dokumentacji są kompletne bzdury, ale nie dlatego, że oni napisali bzdury, tylko po prostu nie zaktualizowali dokumentacji. I już nastąpił rozjazd, więc taka ocena, no wy będąc po studiach, no ciężko od was oczekiwać, czy na studiach, że będziecie już ekspertami, tak? No to jest nierealne. No ale jeżeli jesteście, powiedzmy, fanami jakiejś technologii i dłubiecie w niej, no to taką drugi punkcik może już wchodzić w grę. Nie wiem, jak Krzysiek, ty na to się zapatrujesz. Dla mnie bo to jest tak, ja w ogóle dziwnie podchodzę do juniorów, ale dla mnie junior to jest osoba, która skończyła studia albo i nie. Zna jakąś, nie wiem, tam składnię C++, Java, nie wiem, na co tam kandyduje. I w zasadzie nic więcej, no jakieś tam biblioteki dookoła. Nie ma jakiegoś doświadczenia komercyjnego. Stąd na przykład bardzo dziwią mnie oferty, że potrzebujemy junior Java developera, 3-letnie doświadczenie. No to już dla mnie jest mid. No sorry. No i ja na przykład bardzo tak patrzę na tych juniorów tak pobłażliwie. No oczywiście no, ta wiedza musi być na jakimś tam poziomie, żeby sobie kandydat był w stanie poradzić. I to jest właściwie, tam będzie później kolejny punkcik, że ostateczna ocena to ja na przykład patrzę, czy kandydat sobie poradzi w danej pracy, w danym projekcie, w
wiadomo, ze wsparciem, no ale czy poradzi sobie i nie będzie musiał, nie wiem, dopytywać, zawracać głowy kolegom, rozpraszać ich za dużo. Trochę będzie, ale byle nie za dużo. No i to jest też jedno z takich kryteriów, na które ja zwracam bardzo mocno uwagę. No, to zgodzę się jak najbardziej. To też miałem takie osoby, które po prostu mi tak zawracały głowę, że już alergicznie na nie reagowałem wręcz. Ale co jest istotne? Zawsze próbujcie w pierwszej kolejności sami do jakiegoś problemu dojść. Nie mówię oczywiście o problemie biznesowym, tylko mówię technicznym. Zanim się kogoś zapytacie, tak? Bo wtedy po pierwsze więcej z tego wyniesiecie, lepiej się nauczycie i to zostanie dla was, tak? Dobra, ja ale... Tak. Nie, mówię, że jak ktoś coś dostaje na tacy, to tak naprawdę z tego nikt nic nie wynosi, tak? Tak, tak. No. Ja kiedyś zakładałem zawsze 3 godziny pracy całkiem sam, ewentualnie, jak nie wiem, prawda? 3 godziny sobie sam próbuję znaleźć rozwiązanie, czy tam 4, i później się zwracam do kogoś. No, teraz to już tego czasu jest dużo mniej, bo jak czegoś nie wiem, to faktycznie wiem, że nie wiem. I szybko się tego nie nauczę. Dobra. No to mu powiedzieliśmy sobie o tych złych rzeczach. Jeszcze ktoś może chciałby coś dodać ze swoich doświadczeń? I nie wiem, czy w ogóle odpowiedzieliśmy też jakoś na pytanie, bo staraliśmy się, ale chyba też trochę zboczyliśmy z tematu. Tak. No w sumie można dodać tutaj tak naprawdę efekt Dunninga-Krugera, który jest to tak naprawdę każdego z nas dopada na samym początku kariery. Jakim to ja jestem cudowny, niesamowity i boski i umiem wszystko. Tak, no o tym też tak wspominałem wcześniej. No to jest to właśnie tym... przecenianie swoich tak umiejętności. Bardzo często do nas do InfoShare przychodzą kursanci i to są ci najgorsi kursanci, słuchajcie. Naprawdę potrafią przyjść takie osoby, które nie powinny w ogóle dotykać komputera. No i one właśnie uważają, że pójdę sobie na kurs, zapłacę te 10 tysięcy, a potem będę, w miesiąc mi się to zwróci. Zaraz po kursie dostanę pracę, a co tam, przecież to proste jest. No i okazuje się, że te osoby nawet nie kończą tego kursu. A najgorszymi przypadkami nie są przypadkiem ci, którzy wymagają, że prowadzący od razu wszystko tak naprawdę pokaże i poprowadzi ich za rączkę, dosłownie pokaże wszystko. Oni to też są bardzo... najgorsze. Oni też są bardzo źli i nie wiem, może was to zdziwi albo nie, jest coraz więcej takich ludzi, którzy oczekują właśnie, że zapisują się na kurs i że prowadzący poprowadzi za rączkę i właściwie to napisze wszystko za nich. Kiedyś tak nie było, jak zaczynałem tam 4 lata temu. Musiało się coś zmienić, nie wiem, może nauczanie zdalne tak wpłynęło na ludzi. Wiesz co, tutaj dużą chyba szkodę robią różne takie jakieś pseudo-facebookowe kursiki. 2 tygodnie staniesz się programistą, tak? I człowiek nawet nie musi w tym uczestniczyć, ale naczyta się takich rzeczy i kurde, no słuchaj, tu mi piszą, że po 2 tygodnie go posłuchałem, już pierwsza praca, kilkanaście koła, tak, programista 20K, tak, i ogień, tak? No i być może wtedy z takim nastawieniem do was, do akademii przychodzą tacy ludzie. Mhm. My mamy test rekrutacyjny, żeby w ogóle dostać się na kurs. Tylko chyba no za niski poziom tam jest. Znaczy zaniżają poziom chyba z jakiegoś tam powodu. Może nie wiem, kursantów nie mają. Możliwe. Dobra, ktoś jeszcze chciałby coś dodać? To może pytanie właśnie odnośnie tych określania swoich umiejętności w CV. Czy lepiej tak zaniżyć, czy właśnie przecenić swoje umiejętności? Na pewno nie przecenić. Na pewno nie przecenić, bo słuchaj, taka sytuacja. Ja, podobnie jak Krzysiek, zawsze dostajemy wasze CV. Ja jak zobaczę tutaj, doskonała, tak, umiejętność, mówisz, kurde, nie no, jest dobry gość, tak? No to bierzemy mu pytania na początek z drugiego koszyczka, tak? Czyli już takie bardziej zaawansowane.
ty możesz wtedy nie znać odpowiedzi na takie pytania, zacznie w tobie rosnąć stres, tak? I już może być słabiej, tak? Pamiętaj, że będąc ledwo po studiach, czy na studiach, aplikując na stanowisko juniora, my mamy świadomość, na jakie stanowisko ty ubiegasz się, tak? Na jakie aplikujesz, więc wiemy, że no, nie wiesz wszystkiego, tak? I też rozmowa będzie w ten sposób poprowadzona, tak? Ale jeżeli naściemniasz w CV, że jakim to nie jesteś Bogiem, no to takie pytania dostaniesz. Mm-hmm. Bardzo dobrze to Jacek powiedział. Z tym, że nie zaniżaj znowu za bardzo, musisz to jakoś wypośrodkować. Bo czy to i tak później wyjdzie, że wiesz jednak więcej niż faktycznie masz w CV, ale wtedy na przykład tracisz pole manewru, jeśli chodzi o stawkę. No tak. A to nie jest tak, że się tak naprawdę nie przejdzie pierwszego etapu przez dziewczynę z HR-u? To jest ten problem chyba największy. Żeby się dostać na tą drugą półkę. Wiesz co, akurat dziewczyny z HR-u, przynajmniej tak ze swojego doświadczenia, z rozmów z nimi, to dla nich pierwszym kryterium jest doświadczenie pracownika. Mhm. Jeżeli ty nie masz doświadczenia, a one nie szukają kogoś z doświadczeniem, no to już... Przecież dziewczyny też z HR-ów nie są techniczne, więc z reguły. Więc no też ciężko im ocenić to, co napisałeś w swoim CV stricte technicznego, tak? One będą inne rzeczy weryfikowały, tak naprawdę. Tak przynajmniej mi się wydaje, tak mi doświadczenie mówi. Dokładnie, właśnie dziewczyny sprawdzają bardziej umiejętności miękkie. Drugim kryterium ich, od razu powiem, że na przykład u nas, no to jest angielski. U nas angielski jest obowiązkowy, bo mamy bardzo dużo klientów zagranicznych. Więc bez tego to nawet dziewczyny odrzucają od razu CV. Tak. Tak. No to jak zrobić to pierwsze doświadczenie tak naprawdę? Słuchajcie, no na studiach są projekty. Są firmy też, które chcą w jakiś tam sposób pomagać. My na przykład pomagamy. Swego czasu nawet prowadziliśmy jakieś zajęcia. Ja prowadziłem z ramienia TTMS-u. To akurat chyba było na UMCS-ie, no. No ale zawsze gdzieś tam można się załapać. Można pójść sobie na taki kurs InfoShare. Tam cały projekt jest do napisania przez całą grupę. Są inne konkurencje dla InfoShare oczywiście, żeby nie było, że tak reklamuję. Trzeba samemu pisać. Można sobie znaleźć kogoś, kto będzie weryfikował tą jakość tego kodu, który się pisze. No my tutaj coś takiego będziemy w stanie zaproponować, no ale to może pod koniec do tego wrócimy. A tak naprawdę słuchajcie, no ja wszystko co umiem nauczyłem się sam. Żadna szkoła mnie tego nie nauczyła. Ja swoje pierwsze programy kiedyś było gimnazjum. To w gimnazjum zacząłem pisać. No sam się wszystkiego nauczyłem. Żadna szkoła mi nic nie dała. Ani studia, ani technikum, ani żadna inna szkoła. Także słuchajcie, wszystko przed wami. Trzeba chcieć, słuchajcie. I się czasem troszkę zmusić. Dobra, może przejdźmy sobie w końcu do tych fajniejszych rzeczy. Słuchajcie, jak to się klika? Dobra. Coś naklikałeś. Nie, brakuje mi slajdu znowu. Wysłałem do grafików prezentację i dostałem z powrotem bez jednego slajda. No to jest niemożliwe. No ale dobrze. Ja zaraz go znajdę. W tym czasie, Jacku, możesz zabawiać grupę. Ja może jeszcze dopowiem o tym angielskim. Słuchajcie, wszędzie teraz w szkole, na studiach macie angielski. Niedopuszczalne jest to, żebyście w CV-ku w ogóle nie wspomnieli o swoim poziomie angielskiego.
no, czytanie dokumentacji to jest minimum i w każdej firmie to będzie wymagane. U nas no, już poziom jest trochę wyższy, bo rzeczywiście jest spora szansa na trafienie na klienta zagranicznego. I tutaj właśnie nasze HR-ki, to jest jeden z ich głównych celi, zweryfikowanie poziomu angielskiego. To nie jest tak, że musicie super płynnie mówić na stanowisku programisty. Można robić jakieś błędy gramatyczne. Najważniejsze jest nie bać się mówić, żeby być w stanie się dogadać. To jest, myślę, taki poziom mniej więcej B1, tak jak w tych skalach jest to określane. No ale też ważne jest, jak swobodnie możecie konwersować z taką osobą z HR-u, bo ona też stara się ocenić to, jak ten wasz poziom angielskiego będzie wyglądał na przykład za pół roku, za rok. Więc też pewnie tam padną te pytania, jak często tego angielskiego używacie, do czego, etc., żeby można było określić to, czy to jest tak, że ten angielski jest nieużywany od jakiegoś czasu i ktoś sobie przypomni i dosyć szybko podciągnie ten angielski, czy to jest tak, że teraz jest na swoim szczytowym poziomie, no a generalnie uczenie się języka nie jest takie proste, to nie jest takie hop-siup, że w 2-3 miesiące da się ten język podciągnąć. I to, co chłopaki mówili, HR-ki same nie oceniają umiejętności technicznych, bo nie mają takiej wiedzy. Mogą tylko was zapytać, czy znacie taką technologię, bo na przykład będzie wiedziała, że w projekcie ta technologia jest wymagana. I one będą polegały tylko i wyłącznie na waszej odpowiedzi, ewentualnie na tym, czy to się znajduje w CV. Krzyśku, dogrzebałeś się już do slajdu? Nie bardzo. Nie, słuchajcie, nie znajdę go, a nie będę teraz nic wymyślał na szybko, ale no coś możemy opowiedzieć. Tak czy inaczej. Jakie były te przyjemne strony właśnie tych rekrutacji? No to przede wszystkim ja najbardziej doceniam sytuacje, w których z kandydatem wymieniamy się doświadczeniami. No to już wspomniałem, no może troszkę na wyższym poziomie, ale na poziomie juniora też można się wymieniać doświadczeniami i to jest bardzo fajne, kiedy kandydat się bardzo angażuje w tą rozmowę, to, że to nie jest wtedy monolog ani z mojej strony, ani ze strony kandydata. Chociaż czasem są też tacy kandydaci, którzy mówią dużo, ale na temat. Ja potrafię zadać na przykład jedno pytanie i na odpowiedź jakby na to pytanie otrzymam kilka innych odpowiedzi. Jakby wszystkie są poprawne i nawet zahaczają o to, o co chcę zapytać w dalszej części. To jest taka najfajniejsza rzecz, która mi się podoba i wtedy kandydat bardzo mocno u mnie punktuje. Nie wiem, jak ty masz podobne doświadczenie, Jacku. No przede wszystkim ja staram się i moim celem jest, żeby to był po pierwsze, tak jak ty mówisz, dialog. Bardzo lubię, jeżeli nawet na jakiś temat, o którym czegoś nie wie kandydat, żeby wywiązała się dyskusja i w ten sposób można kandydata naprowadzić na jakąś prawidłową odpowiedź, tak? Bo wtedy widzisz, że on po pierwsze myśli, a po drugie tak mu się synapsy synchronizują, że w prawdziwej pracy też będzie potrafił z jakiegoś jednego punktu do drugiego logicznym ciągiem przejść i sobie poradzić z problemami, tak? Dlatego ja zawsze dążę do dyskusji, tak? To nie jest po prostu test, tak? To nie jest tak, że ty mówisz, okej, co to jest, nie wiem, w cudzysłowie interfejs, tak? On ci odpowiada, cześć, dobra, idziemy dalej, tak? Więc chyba mamy dosyć podobne podejście, jeśli chodzi, tak? Mhm. Dyskusja i... No i ja, tak jak wcześniej już na samym początku wspomniałem, ja trochę wychodzę z założenia, że... z osobą, z którą rozmawiam, to daj Bóg, będzie kiedyś mój kolega z pracy i też chciałem z nim jakąś taką relację mieć, którą później, jak już będziemy razem pracować, bo kto wie, może do mojego projektu trafi, że tak się zdarzało. Mieliśmy kolegę, który ze mną ponad pół roku pracował w projekcie, no i w cudzysłowie do tej pory sobie na piwko chodzimy, tak? Mhm. Cóż. Ja też właśnie w poprzedniej firmie mnie tego nauczyli, to już dobrych parę lat temu, że po pierwsze jak miałem jakieś wątpliwości do kandydata,
to od razu się mnie pytali, słuchaj, zastanów się, czy ty chcesz z tą osobą pracować. I to było moje pierwsze podstawowe kryterium. Słuchajcie, ja jeszcze wam powiem, że różnie bywa na tych rekrutacjach, o ile możemy z Jackiem jakoś staram się, nie wiem, łagodzić, jak ktoś może nie do końca odpowiada na te pytania, nie do końca ma odpowiednią wiedzę, to jakoś zawsze staramy się łagodzić. Natomiast faktycznie gdzieś tam, jak kiedyś pamiętam z początków mojej kariery, chodziłem po tych rozmowach, no to potrafili mi zadać kandydaci 3 pytania, na które sami nie do końca znali odpowiedź. Dziękuję, nie wiem, do widzenia. Tak, tak było. I jestem pewny, że oni sami nie znali odpowiedzi, bo powiedziałem im, że w Springu, jak się wstrzykuje interfejs, to można całą kolekcję implementacji wstrzyknąć. Rekruter tego nie wiedział i podziękował mi. Także, słuchajcie, różnie możecie trafić. Też wiem, że są rozmowy, gdzie pytają o rzeczy kompletnie niepotrzebne. Znaczy przynajmniej ja zawsze pytam o te rzeczy faktycznie, których będzie kandydat używał później w dalszej pracy. Natomiast wiem, że bardzo często mi się zdarzało, że dostawałem pytania takie kompletnie niepotrzebne. Nie wiem, nie będę teraz wymyślał, no ale no nie przydadzą mi się w pracy nigdy. Jak mi się przydadzą, no to sobie doczytam, prawda? Więc znaczy, wiesz, tutaj doskonałym przypadkiem jest, jak trafisz na jakąś rekrutację, gdzie rekruter cię zapyta, jak ustawić w czymś tam coś takiego bardzo nietypowego, na przykład jakiś tam konfigur, który w praktyce, w projekcie ustawiasz raz i już później o tym zapominasz, tak? Mhm. No i okej, zagiął cię, tak? Nie da się ukryć, swój cel tak osiągnął, nie? Ale czy to coś mu powiedziało o tobie? No nie sądzę, no bo tak naprawdę to po prostu otwierasz sobie dokumentację, jak wygląda jakiś tam konfig czegoś. Okej, dobra, w ten sposób to ustawiam. Cześć, zapominam, idę dalej. No więc... Także ja uważajcie, tacy rekruterzy też są, niestety. Ja nie wiem, może to jakaś polityka firmy. Ja miałem wrażenie, że któregoś razu to celowo chciał mnie rekruter nie przepuścić. Nie wiem. Wiesz co, może to też jest, chodzi o to, że chcą na dzień dobry pokazać ci, że mało umiesz, bo wtedy będziesz miał mniejsze wymagania finansowe, tak? Jakby to brutalnie nie brzmiało. No to nie do końca o to chodzi. No ale możesz mieć rację. Nie wiem, czasem się zastanawiałem nad takimi rzeczami, bo no zagiąć kandydata to nie jest sztuka. Zawsze możesz sobie wynaleźć jakieś pytanie z czeluści danej technologii, że wygooglać. Mało kto będzie na tym wiedział. Dokładnie. Mhm. Tak, żeby was przygotować na tę rekrutację, to zawsze sobie może poczytajcie, nie wiem, po angielsku to są killer questions z różnych technologii. Ja nie wiem, czy to na polski jakoś się tłumaczy. No ale no, nawet i po angielsku sobie czytajcie, bo w pracy będziecie mieli dokumentację po angielsku pewnie. O ile nie będziecie z zespołem rozmawiać po angielsku. Więc przygotowujcie się na ten angielski, ale czytajcie sobie te killer questions. W internecie jest dużo takich różnych rzeczy do poczytania i one są bardzo często trafne, jak ja zauważyłem. Przyznam się szczerze, że podczas rozmów zdarzyło mi się 3 razy samemu zajrzeć na taką stronę i z takiej strony wybrać pytanie. Oczywiście znałem odpowiedź, tylko nie miałem pomysłu na pytanie, nie? Jakiś gorszy dzień czy coś. I ja myślę, że część rekruterów też tak robi i to myślę, że częściej niż ja, zdecydowanie częściej. Nie wiem, czy ty, Jacku, korzystałeś z takich... Nie, raczej nie. Ewentualnie jak zaczynałem rekrutować w TTMS-ie, to po prostu tam poradziłem się bardziej doświadczonego rekrutera, na to zwracać uwagę, tak. Kilka pytań mi podrzucił i tyle, tak. Być może on wziął stamtąd. Nie wiem tego. No, nie no, pytania zawsze się jakieś znajdą. Ja mam jakieś tam swoje standardowe, które pytam. Myślę, że inni rekruterzy też mają podobne pytania, prawda? Masz te same pytania, zadajesz wszystkim, prawda? Jest grupa pytań, które po prostu, no są, no tak, one są wspólne, tak? Tak.
słuchajcie, jak będziecie wiedzieli, z kim macie rekrutację, to zawsze można jakiegoś kolegę tam w danej firmie, o ile macie, zapytać, jakie pytania on zadawał. Znaczy kolegę, który już przechodził u tego kandydata rekrutację. Czyli wiem, że ciężko na to trafić, na takiego kolegę, ale jak jest, to warto zapytać. Dobra, czy macie jakieś pytania? Bo tak w sumie trochę gaworzymy, dywagujemy. Nie, w sumie może będę miał takie bardziej stwierdzenie. Tak naprawdę po, nie wiem, 15 rekrutacjach, 20, w których jestem, tak naprawdę 80-90% pytań się w miarę powtarza, tak naprawdę, bo tak staram się nie chcę wymyślać. A i tak najgorsi są w mojej opinii tacy, którzy dają ci kartkę i odpowiadaj po kolei. Zamiast to jest tak naprawdę prawdziwej dyskusji i pokazanie, co umiesz. Tak. Ja w jednej firmie miałem taką rekrutację, tak, tak. Na B? To jak jeszcze miałem tak. Na i się zaczyna jedna taka. Dobra, nie, ja miałem faktycznie też taką rekrutację, dali mi kartkę, przyszedł do mnie później jakiś gościu, zadał jeszcze dwa pytania, na które odpowiedziałem i on stwierdził, że bo nie wie, o co mnie jeszcze zapytać, bo się nie przygotował, bo nie miał kiedy, przepraszał mnie i się nie dostałem. No i po tym czasie stwierdziłem, że nigdy więcej. Jak któryś rekruter będzie kazał mi pisać jakiś test, to ja dziękuję takiej firmie. Ja chcę poznać osobę, takie średnio przyjemne doświadczenie właśnie, bo nie tyle oni ze mnie zrezygnowali, co swoją drogą wtedy zdecydowałem się na TTMS, wszedłem i tam kulturalnie poinformowałem ich, że już nie jestem zainteresowany ofertą, bo przyjem inną i tak dalej. No to dostałem w odpowiedzi takiego maila, że w ogóle co ja sobie wyobrażam? Jak mogę mi podmówić? No to już też takie. Tak, czasem właśnie też kiedyś HR-ka do mnie zadzwoniła z takimi pretensjami, że a, bo ja jestem wychwalany, wszyscy mnie tu chcą, ja sobie mogę życzyć wszystko, co chcę. Takie też nieprzyjemne było. Ale słuchajcie, HR-zy też mili ludzie, zwłaszcza HR-ki, one zawsze ładnie wyglądają, i są miłe. No są wizytówką firmy zawsze, prawda? To nie są osoby techniczne. No. Miejmy czasem trochę litości dla nich, bo ja na przykład sam widzę, że bardzo wielu kandydatów jest roszczeniowych. Przyznam się, że raz mi się zdarzyło zapomnieć o rozmowie rekrutacyjnej. No i koleżanka poprosiła, żebym to ja to jakoś odkręcił, czy zadzwonił, czy jeszcze jest chętny i w ogóle i umówił się na jakiś inny termin. No to zostałem potraktowany jak najgorszy cham. No po prostu, no zamiast kandydat mógł powiedzieć, nie no, dziękuję, już nie jestem zainteresowany, no to tam trochę zbluzgał mnie, prawda? No nie róbmy tego, no trochę litości, to też są ludzie. Znaczy druga sprawa, że trzeba mieć jeszcze taką świadomość, że kto, jak nie w tej firmie, to kto wie, czy się w przyszłości z tą samą osobą nie spotkacie w innej. O, to jest, słuchajcie, świat jest bardzo mały. Tak, zwłaszcza świat IT. Tak. Ja, wyobraźcie sobie, że ja kończyłem szkołę samochodową tu na Długosza. Nie wiem, kto jest z Lublina i kojarzy. I wyobraźcie sobie, że pojechałem sobie do Warszawy do pracy. I tam spotkałem chłopaka, który dokładnie tą samą szkołę samochodową kończył. 3 lata przede mną. Więc świat jest bardzo mały. Dobra, czekajcie, może jeszcze jakieś pytania macie, bo później to już będzie trochę reklama firmy i opowiadanie o stażach i tak dalej. Właśnie z tym angielskim. No. Bo na przykład tam czytam książki, tam manga, tak dalej, filmiki obejrzę w angielskim, okej, rozumiem. Ale na przykład mówić, u mnie w domu nie ma z kim w ogóle porozmawiać po angielsku i dlatego trochę słabo u mnie z tym jest. Czy w ogóle mogę powiedzieć, że mam tam intermediate? Ciekawe pytanie. Wiesz co, powiem ci tak, jest coś takiego jak strach przed używaniem języka obcego. Tak. Pamiętaj, że często jest tak, przynajmniej u nas,
że ty też nie rozmawiasz z rodowitymi Anglikami czy Amerykańcami, tylko na przykład, nie wiem, to są Francuzi, to są jacyś Szwajcarzy, więc musisz mieć świadomość, że to też jest dla nich język obcy. I po prostu się nie bać, tak? Ja też na początku, tak, jak miałem pierwszą rozmowę z jakimś tam projektową, no to stres ogromny był, tak? Ale nagle mówię, kurde, każdy mówi, nie przejmuj się. Powiesz coś w złym czasie, oni cię zrozumieją, tak? Chociażby kontekstowo. Idziesz do przodu, tak? Więc wydaje mi się, że jeżeli rozumiesz, używasz... Tak, właśnie... Sorry, że ci przerwę, ale właśnie grunt to się rozumieć, dogadywać. Podam ci na przykład taki przykład, bo zacząłem pracować z Francuzami. Ja dopiero po miesiącu czasu zacząłem ich tak w miarę normalnie rozumieć. Mimo że jakoś tam się dogadałem z Anglikami, z Amerykańcami, to z Francuzami miałem trochę problem. I jak taki Francuz mówi ci type O, to co ty zrobisz wtedy? Napiszesz O. A po dwóch minutach wyszło, że, bo Francuzi nie mówią R, mają problem z R. I oni chcieli, żebym napisał OR. Tak samo oni nie mówią the, the. Nie, zgadza się. Thinking, se. Tak. I to też jest bardzo takie mylące, przynajmniej dla mnie było bardzo mylące na początku. Mają też swój akcent, ty też masz akcent. The task is complete. Gdzieś tam te końcówki zaokrąglają jakoś, coś tam z nimi robią, jakoś tak koślawo to wszystko mówią. Dochodzi jeszcze jakieś nieme H i w ogóle się zaczyna robić problem, tak. I grunt właśnie chodzi o to, żeby się dogadać. Czy ty rozumiesz kogoś i czy ktoś rozumie ciebie? Ja na przykład czasem zdarzyło mi się na rozmowach rozmawiać po angielsku i właśnie chodziło o to, czy ja go rozumiem, czy kandydat mnie rozumie i czy ja rozumiem kandydata. I tylko o to chodziło. Jeśli będziesz miał takie życzenie, to możemy tutaj mówić po angielsku z Jackiem. A Jacek się teraz boi. Oczywiście, że się boję. Okej, dobra. Dziękuję za odpowiedź. Mhm. Nie bój się. Naprawdę nie bój się. Tak, bardzo często na tych kursach językowych powtarzają, że podstawa to jest właśnie w głowie. To jest strach wewnętrzny w głowie przed mówieniem. I to trzeba po prostu przełamać. Próbuj sobie na przykład... Wiesz co, tutaj jeszcze przerwę. Dużym problemem jest to, że często starasz się po prostu w głowie tłumaczyć słowo w słowo coś z języka swojego ojczystego na angielski, tak? To już wtedy możesz na przykład szukać jakiegoś wyrafinowanego słowa, bo tak mówisz po polsku, tak? Czy ty na przykład, nie wiem, być może po ukraińsku czy po białorusku. Nie, czy jak czegoś nie wiesz, to po prostu staraj się naokoło powiedzieć swojemu koledze z zespołu. On cię zrozumie, zwłaszcza w języku technicznym. W języku technicznym to tak naprawdę on jest dużo prostszy niż taki język, który tam stosujesz gdzieś, nie wiem, na wycieczkach, tak? Bo i tak czytasz dokumentacje techniczne, więc z tym językiem jesteś zaznajomiony. Więc... Nie ma tam czasów, możesz w dowolnym czasie tak naprawdę powiedzieć, co ktoś ma zrobić. No to już to. Jeszcze może Marek coś, widzę, się dowie, chce dodać, bo się aktywuje. Ja się aktywowałem, ale widzę, że bardzo ładnie tłumaczycie. Słuchajcie, wy kandydujecie zazwyczaj na jakieś stanowisko, powiedzmy programisty, testera, etc. Ten poziom angielskiego tutaj nie musi być aż taki idealny, jak w przypadku analityka czy project managera, który no, dużo więcej tych calli z klientem będzie miał po angielsku. Rzeczywiście w większości przypadków, w większości projektów programiści tylko czytają dokumentację, ale są też takie projekty, gdzie się może zdarzyć, że traficie do mieszanego zespołu, czyli część programistów, testerów nie będzie polskojęzyczna. Wtedy to będzie to gadanie, ale to będą osoby, które poznacie, tak jak kolegów ze studiów, to będą wasi koledzy z pracy, z projektu i przed nimi nie będzie stresu, że coś tam źle powiem, przejęzyczę się, etc. Wtedy oczywiście się mówi dużo łatwiej niż na rozmowie rekrutacyjnej z HR-ką czy z kimś innym po angielsku, bo dochodzi jeszcze stres i człowiek się stara powiedzieć jak najlepiej.
ale faktycznie tu nie chodzi o to, żeby idealnie mówić gramatycznie. Oceniane jest to, czy w razie czego dogadacie się z kolegą z zespołu. Mhm. Dlatego przed projektem trzeba pójść na piwo. A to ja wam też od razu powiem, zdarzyło nam się mieć wyjście kiedyś integracyjne, gdzie mieliśmy kolegę w projekcie z Białorusi akurat, który nie mówił w ogóle po polsku. Aleksander? Aleksander. Aleksander i było wyjście, przyjechała osoba z projektu z innego miasta, było wyjście integracyjne gdzieś tam sobie na piwo i powiem wam szczerze, że nam się rozmawiało dużo lepiej rzeczywiście już później. Nie na początku, zanim zaczęliśmy sobie to piwko pić, tylko generalnie po wypiciu jakiegoś piwa te języki się rozwiązały i ja później się śmiałem, jak widziałem, że z boku siedzi dwóch Polaków, którzy nie mówią do Aleksandra, bo Aleksander był w drugim rogu stoliku i nie miał szans słyszeć ich rozmowy i oni między sobą mówili po angielsku. To jest tak, człowiek już jak się przełączy, to już później mówi cały czas w tym angielskim. Mhm. Jeszcze podpowiem ci taką ciekawostkę, że jak sobie na przykład jedziesz, nie wiem, tam na uczelnię gdzieś, to i w głowie sobie tłumacz na przykład, co robisz po angielsku, nie? To ci tak dużo pomoże. Tak samo możesz sobie, nie wiem, czy lubisz gotować, czy nie, ale jak coś gotujesz, to też po angielsku sobie rób listę zakupów i mów, co robisz po angielsku. To bardzo pomaga. Dobra, może jeszcze jakieś pytanka, bo odpowiedzieliśmy w sumie już dawno, podziękował nam jeszcze swoje. Co was jeszcze może przeraża w tych rozmowach? Dobra, słuchajcie, nie ma chętnych. To może przejdziemy dalej już po prostu. Tak, czego my oczekujemy od kandydatów? W sumie to chyba po części zaczęliśmy o tym mówić. No to komunikacja jest najważniejsza, to już mówiliśmy. Wiedza. Mi się zdarza na przykład pytać o wszystko, co ma kandydat napisane w CV. Przynajmniej w przypadku juniorów, bo już starsi deweloperzy, no to oni mają dużo większą wiedzę, no i nie jestem w stanie w godzinę sprawdzić tej wiedzy w pełni. Więc skupiam się na najważniejszych rzeczach. Natomiast jeśli chodzi o juniora, no to ja jestem w stanie sprawdzić dosłownie wszystko. Więc stąd wychodzą te kłamstwa i nie warto kłamać w CV. Czyli jak macie napisanego gita, to macie znać tego gita. No a git swoją drogą jest podstawą czy SVN, więc to bez tego no, nawet nie przychodźcie na rozmowę. Tak, sorry, że tak mówię, może drastycznie, ale faktycznie jak mamy na przykład te praktyki letnie, w tamtym roku co prawda nie było przez pewnie koronawirusa, ale w poprzednich edycjach pierwszy tydzień to była walka z gitem, więc my teraz bardzo mocno zwracamy uwagę na gita i bez tego no, kandydat odpada na dzień dobry. No właśnie, to miałbym pytanie a propos tego gita i określania umiejętności. Mhm. Czy to ma być git konsolowy? Czy na przykład, no powiedzmy, ja korzystam z gita, ale korzystam go na, no to teraz powiedzmy, na WebStormie z JetBrainsów, czyli mam ładny interfejs i tak dalej. Szczerze, nie interesuje mnie to. Masz być w stanie zrobić pulla, znaczy ściągnąć commit, zrobić pulla, zrobić pusha, jakiś commit, merge'a i w zasadzie tyle. A jak to zrobisz, to już jest twoja sprawa. Mhm. Czyli jeżeli będę to robił przez IDE, to też przejdzie, czy... Tak, to samo. Tak, tak, no... Przecież nikt nie każe, żeby nikt ci nie będzie specjalnie kazał, że jak masz dobre narzędzie do zarządzania kodem, żebyś pisał w konsoli, chociaż prędzej czy później konsola i tak cię dopadnie, tak? Bo nie wszystko da się wyklikać.
ale to raczej później niż prędzej. Zdecydowanie. No to fajnie. Ale tak jak ci mówię, warto chociaż od czasu do czasu sobie odpalić konsolę, żeby tak chociaż się z nią oswajać, o tak, na takiej zasadzie, tak. Nie, no kiedyś zdarzyło mi się nawet musiałem, więc coś tam wiem. Mhm. Z mojego doświadczenia też wiem, że warto sobie 3 miesiące popracować w takim czystym gicie w konsoli, bo też będziecie wtedy bardziej świadomi tego, co faktycznie się tam dzieje. Tak. To jest dobra praktyka, ja tego nie zrobiłem. No i zawsze googluję. No niestety, no to potwierdzam, bo też przede wszystkim bazowałem na jakichś graficznych narzędziach, ale w tej chwili to już tak mogę powiedzieć, że pół na pół pracuję. No tam sobie jakieś skrypciki popisałem, to już trochę zautomatyzowałem sobie pracę. No, zawsze mniej klikania, mniej okienek do uruchomienia. Dobra. Ktoś chce jeszcze coś dodać tutaj? Zapytać? Bo tu się tak naprawdę kręcimy koło tej wiedzy, prawda? Jak ją ocenić? To w sumie powtarzam, że w sumie musicie ją gdzieś tam nie zawyżać, nie zaniżać, gdzieś w punkt wycelować. Lepiej troszkę niżej się w sumie ocenić niż za dobrze. No ale mniej więcej starać się gdzieś tam... Można na pewno w przypadku pierwszej pracy. Bo, tak. Bo trzeba się gdzieś załapać w końcu, tak. Tak. Ja na przykład z Javy, jeśli chodzi o Javę, to ja pytam o... No składnia, no to musi być w małym paluszku. No bo inaczej, no to ciężko w ogóle coś zrobić, cokolwiek. Więc no tu akurat musi być bardzo dokładnie wszystko znane, obeznane. No jeśli chodzi o inne technologie, no to już niekoniecznie tak musi być. No to zaraz przejdziemy jeszcze. Dobra, ja na przykład lubię, jak kandydat jest ambitny i momentami sam zadaje pytania. To fakt. Znaczy wykraczające oczywiście poza jakby wiedzę, poza pytania, o które pytam, poza wiedzę, którą powinien posiadać. Zdarzają się kandydaci, którzy faktycznie dopytują. Może to się rzadko zdarza i te pytania nie są co chwila, tylko tam kilka pytań w ciągu jednej rozmowy, ale warto być ambitnym. My też musimy ocenić, czy wy będziecie chcieli się uczyć później w jakiś sposób, więc no dla mnie to się przekłada jedno na drugie. Bo nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale idąc w IT, no to już jest nauka do końca życia. Tak, niestety. No, ja czasem rozmawiam z kolegami, pokończyli studia, załapali się do jakiegoś tam urzędu, dostają te tam 2 czy 3 tysiące i się cieszą, że nie po to robili studia i się tyle uczyli, żeby się teraz uczyć. I zawsze mnie to bawi, że tyle czasu poświęcili na naukę, a nie mają z tego za dużych korzyści. To akurat finansowych. No, ale... A tak. Dobra, kolejny punkcik, no to musimy jakoś zweryfikować, czy jesteście samodzielni. To też mówiliśmy tam już wcześniej, że no słabo, jak będziecie zawracać co chwila komuś głowę. No i Jacek będzie się denerwował, tak jak tu mówił, że ktoś mu zawracał głowę, Junior, i on nie był w stanie wykonywać swojej pracy. Więc no musimy też to jakoś zweryfikować. No i gdzieś tam podczas tej rozmowy to wychodzi. Jacku, jak ty weryfikujesz, czy ktoś będzie samodzielny, czy nie? Wiesz co, to jest chyba bardzo subiektywne odczucie, powiem szczerze. To jakoś w toku rozmowy wychodzi, bo to jest ciężko tak naprawdę, ciężko to zweryfikować, tak? To i tak bardzo najczęściej wychodzi. Wychodzi bardzo w praniu. Bardzo konkretna odpowiedź, prawda? Ale Jacek ma rację, że to tak naprawdę wychodzi w praniu. To zależy, jak się z kandydatem rozmawia i jak odpowiada na te pytania,
czy z taką troszkę werwą, czy tak niechętnie. Ja na przykład jak uczę w tym InfoShare, to na dzień dobry, jak miałem rozmowę rekrutacyjną swoją do tej firmy, to był taki zarzut, że ja jestem taki nieuśmiechnięty, taki bez życia kompletnie. I w jaki sposób ja mam zachęcić wtedy kursantów do tego, żeby oni jednak chcieli się uczyć tego, że to jest fajne, że mi się to podoba, to i im się w końcu spodoba. Więc myślę, że to jest dobry punkt wyjścia od tego, żeby pójść na taką rozmowę. Nie być takim osowiałym. Nie wiem, może zła pogoda, deszcz czy coś i no wiadomo, wtedy zawsze jest gorszy dzień, czy nie wiem, studenci to lubią pospać, więc może jest za rano dla nich. No warto chyba jednak troszkę więcej werwy w sobie mieć, takiego uśmiechnięcia. Tak mi się wydaje. Druga sprawa, swoich jakichś tam problemów, frustracji nie przekładać tak na rozmowę. Mhm. Czyli jak coś cię denerwuje, to no to czasem się ugryźć w język, nic nie mów, ale no dobrze, że frustrowany. Dobra, no i kolejny, chyba najważniejszy punkt. No, słuchajcie, no to doświadczenie. No u nas no, trzeba mieć trochę tego doświadczenia. Tak z 10 lat to pewnie minimum. No do 16 tak dopiero zaczynamy rekrutować. Więc słuchajcie, no jeszcze parę latek macie, zanim w ogóle do nas przejdziecie. Dobra, nie, to jest żart. Słuchajcie, nie trzeba mieć tylu lat doświadczenia. Są osoby, które w zasadzie u nas są od początku swojej kariery, zaczynały w TTMS-ie. Nawet są osoby, które zaczynały w TT, a później przeszły do TTMS-u. No, wystarczy jakaś tam wiedza, praktyki, najlepiej zacząć od praktyk, no ale to zaraz jeszcze do tego wrócimy. Słuchajcie, miało być zabawnie, a trochę nie wyszło. Jacek zbyt grobową minę ma. No jaka mina, taki żart. Czy jaka żart, taka mina. Jakie poczucie humoru mają programiści. Tak. Dostępność. Ktoś pytał o dostępność dzisiaj. No wiadomo, czym więcej dostępności, tym lepiej. Ale nie kłóćcie się na półtora etatu. Nie, potwierdzam. Muszę to zmienić. Czekaj, Marek słucha. Nie, słuchajcie. Tak jak mówiliśmy, tam jeszcze chyba wszystkich nie było, ale faktycznie część firm wymaga tego pełnego etatu. Ja myślę, że to teraz na przykład jest trochę związane z tym koronawirusem, że jednak mają trochę problemy z, nie wiem, z pracownikami. No jest rynek pracownika, prawda, w IT, więc tak naprawdę pracownik dyktuje warunki i albo się firma na nie zgodzi, albo niech szuka kogo innego. W drugą stronę to też działa, bo oni nie muszą was zatrudnić, więc trzeba to jakoś wypoziomować. Wydaje mi się, że spokojnie 4/5 etatu, 3/5 nawet da się dogadać z firmami, żeby w takim wymiarze etatu pracować. Nie wiem, jak dokładnie u nas jest, Marek mówił coś, że dałoby się, najlepiej jest 4/5, ale wiem, że były przypadki, co prawda na krótką metę, ale 3/5 też u nas ludzie pracowali i dawali radę. No jest... Też ktoś wspomniał, że trzeba być tam 10-13. No różnie bywa. Trzeba być na daily na pewno, w zależności od projektu. Daily to jest spotkanie obowiązkowe. Nie wiem, czy kojarzycie Scrama? Kto kojarzy Scrama, łapkę w górę. Zobaczymy frekwencję w takim razie. Czy faktycznie słuchają? Dobra, niech będzie. Kilka osób kojarzy Scrama. To jest taka metodologia wytwarzania oprogramowania, tak mądrze to brzmi. Chodzi o to, że
jest iluś tam ludzi w zespole i trzeba ich tam posegregować, że ten jest odpowiedzialny za to, za to, za to i za to. No i Scrum zakłada, że co dzień te wszystkie osoby będą się dzwaniać i mówiły, odpowiadały na trzy pytania. Co robiły wczoraj, co będą robić dzisiaj i jakie były problemy. Tak, charakterzy mają fajny odcinek o tym. Polecam. Nie wiem, czy ktoś ma jakieś pytania do dostępności. Może Jacek albo Marek chcieliby coś dodać? To może Marek, bo to tak naprawdę on się tym zajmuje. Czy póki jesteście studentami, jeszcze wchodzą w grę jakieś umowy o dzieło, gdzie tutaj da się zrobić tak elastyczną ilość godzin w trakcie miesiąca? Powiem wam tylko tak, że jeżeli już się zadeklarujemy i podpiszemy umowę o pracę na jakiś wymiar etatu, no to potem HR nam nie odpuszczą. To musi być ten wymiar etatu. Może być więcej, to są wtedy nadgodziny, ale nie może być mniej. Po prostu pracownik ma obowiązek wywiązać się z tego wymiaru etatu, który jest w umowie i w razie czego potem trzeba umowę aneksować, żeby to zmniejszać, ale to nie można robić tego sobie od tak, że o dzisiaj to mniej, albo przez tydzień będzie mniej, a później znowu więcej. To jest taka raczej długoterminowa deklaracja na miesiące, jeżeli nie na cały na przykład semestr czy też rok akademicki. No ale powiem wam szczerze, że te 4/5 zazwyczaj studenci dawali radę wyciągać. To tak jak chłopaki mówili, daily jest obowiązkowe, reszta czasu to już może być elastycznie. Jak ktoś ma zajęcia w środku dnia, może sobie po południu klepać ten kod, który ma wyklepać. Jedyna wada jest taka, że wtedy może tego seniora z zespołu nie będzie miał dostępnego. Jak będzie chciał zadać pytanie, będzie musiał czekać do następnego dnia, aż kolega przyjdzie do pracy i przeczyta to pytanie i odpowie. W razie czego no, też można podpisywać na mniejszy wymiar etatu. Wszystko trochę zależy od tego, do jakiego projektu traficie, bo może też na końcu troszeczkę powiemy tego spotkania, w sumie jakie są możliwości. Jesteśmy jako TTMS firmą outsourcingową, gdzie w większości przypadków nie rozwijamy naszych własnych produktów, ale tak jak powiedziałem, w większości przypadków, bo mamy też własne produkty, tylko to są zazwyczaj produkty, których nie sprzedajemy na zewnątrz, a robimy to oprogramowanie na własny użytek. Jest używane przez nasze działy administracyjne, etc. No i tutaj tu już możemy być bardzo elastyczni, nawet włącznie z tym, żeby dostosować godziny daily, bo w przypadku, gdy projektem zarządza klient końcowy, no to już od niego zależy, czy się zgodzi na przesunięcie daily, bo na przykład o tej godzinie komuś tam z zespołu nie pasuje. Tak. Ja od siebie dodam, że pracowałem z osobami, które pracowały 7:10, 14:19. Jakoś tak. Więc da się. Dobra, idźmy dalej. Chyba, że macie jakieś pytania jeszcze, bo tam wiem, że na początku się pojawiały. No, chyba wszystko jasne. Raczej. Dobra. Tak, znajomość narzędzia na podstawowym poziomie. Zwykle wystarczająca jest to wiedza dla nas. No, tak jak mówię, ja na przykład sprawdzam Java dość mocno. I takie podstawowe rzeczy, no, jak dziedziczenie, no to jest, no, nie oszukujmy się, no, to jest konieczność. Bez tego no nie da się za bardzo programować, a naprawdę zdarzają się kandydaci, którzy mają z tym problem. Więc warto o tym wiedzieć, warto znać kolekcje. Ja też o to pytam, na przykład, nie wiem jak Jacek, a w dotnecie też są chyba jakieś kolekcje, nie? No raczej. No. Tak, no oczywiście, że się pytam. Warto się też chwalić takimi prostymi projektami. Nauczyli, na pewno jakieś tam piszecie. Ja pamiętam swego czasu na przykład, miałem jakieś trzy przedmioty
Nie, cztery przedmioty. I do tych czterech przedmiotów to była jedna aplikacja. Jedną aplikację pisaliśmy. Ale to była troszkę większa aplikacja i faktycznie dało się coś z tego zrobić, więc ja sobie to wpisałem w CV. Teraz usunąłem, bo trochę inne doświadczenie, większe, więc tamto malutkie może niewiele jakby wnosi do mojego doświadczenia, więc usunąłem, ale faktycznie takie rzeczy też wpisujcie, to jest ważne. Jeszcze wam podpowiem, że jak to jest wasza pierwsza praca, mnie przynajmniej w szkole uczyli, gdzieś tam jeszcze z gimnazjum pamiętam, kazali mi pisać, że jak byłem mały, to zbierałem truskawki w wakacje, żeby sobie to robić. To też jest istotne. Ja na przykład też zwracam na to uwagę, czy ktoś w ogóle gdziekolwiek pracował już, czy jak to niektórzy mają na Facebooku, szlachta nie pracuje. Oczywiście Facebooków nie sprawdzam, to są wasze prywatne rzeczy, więc ja widzę tylko to, co w CV i wasze twarze na rozmowach i to wszystko. Chcesz coś dodać, Jacku? Nie, taka jest prawda. No, tak naprawdę jeszcze mogę dodać, że my tak naprawdę rekrutując, przynajmniej ja, to z reguły nawet znam tylko imię kandydata, więc tak. No i CV, tak. Więc HR-y nam nawet nazwiska nie podają najczęściej. Zakrywają takim czarnym paskiem. Dokładnie, więc tutaj się nie musicie bać, że będziemy jakoś was weryfikować, bo na jakichś Facebookach czy głupot nie robicie. Nie, my nie, ale kto wie. Tak, no ja kiedyś słyszałem któraś herka, ale nie od nas, mówiła, że sprawdza kandydatów. Także tak. Warto jest rozwiązywać zagadki logiczne. No może nie jakoś tak jak maniaki jakieś, że codziennie kilka zagadek logicznych, ale warto czasem sobie usiąść i kilka takich zagadek rozwiązać. One poprawiają takie myślenie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mi to na przykład pomaga. Nie wiem jak ty, Jacku. Też nawet szczerze powiedziawszy, czasem mi się zdarza na rozmowie zadać jakąś zagadkę logiczną. Mi też. Więc nawet warto sobie czasem jakieś przejrzeć, żeby po prostu no, być obytym, tak? Bo to uczy takiego trochę czasem niestandardowego myślenia, tak? A takie właśnie potrzebne jest w programowaniu. I tutaj pro tip dla was, jak już znacie jakąś zagadkę logiczną i znacie odpowiedź na tą, którą właśnie rekruter zadał, nie przyznawajcie się, tylko udawajcie, że się zastanawiacie i odpowiedzcie na to. Dokładnie. No, ja już niestety kiedyś sobie podciąłem nogi w ten sposób. Przyznałem się, że znam. Jakiego typu to są zagadki, bo się chyba nigdy nie spotkałem. No, mogę ci jedno zadać. A, tak myślałem, że na wyjdzie. To może nie tyle jest logiczna, ale trochę sprawdza. No w sumie nic nie będę, bo cię naprowadzę. Więc jaki jest kąt zawarty między wskazówkami zegara o 3:15? O. Zero. No, a zwrócić uwagę, że jeżeli wskazówka minutowa się przesuwa, to także się za nią troszeczkę dąży. No, tak. Czyli takie podskazówki. Nie troszkę. Kiedyś to obliczałem, to jest chyba 7,5 stopnia, ale... Czyli sam nie wiesz, rozumiem. Czekaj. Sam nie wiesz. Nie wiem, to jest chyba tam pi 22. Tak jest łatwiej. A jednak wie. No ale chodzi o to, żeby powiedzieć, że nie jest to zero. To sprawdza, czy analizujesz, tak jakby patrz na to z szerszej perspektywy, czy analizujesz nie tylko, że okej, dobra, zero, ale coś się jeszcze może dziać gdzieś w tle, tak? I widzisz. No to już, jak to się nazywasz, to już ci tego nie zadam. Musisz wszystkich tutaj zapamiętać teraz. Tak. Akurat to rzadko zdaję, ale tak jeden z takich przypadków. Ja na przykład pytam, moja ulubiona zagadka z kulkami dziewięcioma, gdzie jedna jest cięższa.
A, to taka chyba nawet klasyczna. No, dosyć. Jedna z klasycznych, ale dużo osób nie wie. Albo przynajmniej mi nie mówią. Cwańsi są ode mnie. Pewnie tak. Ostatni punkcik to jest być miłym dla pracownika HR. No, słuchajcie, tak jak mówiłem, że no miałem osoby, które były dla mnie niemiłe. Też dziewczyny mi mówią, że no, trafiają tutaj na gorszych, takich, którzy się uważają za nie wiadomo kogo i sobie no, szydzą troszkę z HR-ów. Też mi to wprost mówiły. Dzięki, Jakub. Wprost mi to mówiły dziewczyny, że no, ten kandydat jest ciężki. Nawet miały prośbę momentami, żebym go tam dobrze przepytał, żebym mu udowodnił, że wcale taki mocny nie jest. Ale faktycznie też na mnie się kiedyś HR-ka, która jest zdenerwowała, co mówiłem wam, że też niemalże na mnie nabluzgała. No to też są ludzie, też są pracownicy. No bądźmy troszkę uprzejmi dla nich. No wiecie, bo to jest tak, że z HR-ami też będziecie pracować. Chcecie czy nie chcecie, no w każdej firmie są jakieś HR-y, to jest Human Resources. Czy umowę do podpisania wam przyniosą, czy będziecie się mijać na korytarzu. No lepiej się chyba pracuje w miejscu, gdzie jest przyjemna atmosfera, gdzie się dogadujemy z ludźmi, niż udajemy nie wiadomo kogo. No to taki, taka już może taka, nawet nie tyle protip, co taka nie, może prośba z mojej strony, żeby z Michałem jakoś lepiej żyć. To ja dodam jeszcze od siebie takiego od razu tipa, też nie cwaniakować, bo HR-y właśnie oprócz tego angielskiego, co mówiliśmy, to chłopaki wspominali, one oceniają kandydata pod kątem miękkim. I ta ocena w opisie i angielskiego, i technicznym gdzieś też się znajdzie, że na przykład ktoś się zachowywał nie tak, jak powinien, cwaniakował, był arogancki, etc. I potem osoba decydująca o zatrudnieniu tego pracownika dwa razy się zastanawi, czy chce ryzykować i taką osobę z taką wzmianką przyjąć do pracy, czy nie. A jeszcze wam powiem, że mnie tutaj zatrudniała taka Iga, a już 3 miesiące po tym, jak mnie zatrudniła, to odeszła. Ale właśnie ona mówiła mnie, że ona mnie pamięta, bo już miałem z nią jakąś rekrutację kiedyś. Ja kompletnie nie pamiętam tego, słuchajcie, ale ona mnie pamiętała. Więc też zwróćcie na to uwagę, że możecie w innej firmie, na innej rekrutacji, na tą samą osobę trafić. A, i to jest bardzo dobra uwaga, Krzysiek, bo dziewczyny mają mnóstwo tych kandydatów, to jest ich główny obszar rekrutowanie pracowników i naprawdę mają bardzo dobrą pamięć do kandydatów. To tak jak niektórzy do kodu. Tak, że coś tam jest w tej klasie w linijce mniej więcej takiej, no nie? Mhm. I HR-y bardzo dobrze się sobie radzą właśnie z takimi z ludźmi, z rozpoznawaniem ich. Mają swoją drogą zapisane. Pewnie budują swoją własną bazę, a później ściągają kandydatów. Dobra, czy macie jakieś pytania do części rekrutacyjnej, bo kończymy część rekrutacyjną. Dobra, chyba nie ma pytań. W razie czego jeszcze będzie czas na pytania. Ktoś coś napisał? No cóż. Tak, tak się zdarza, to prawda. Też kojarzę taki przypadek. Więc trzeba uważać. Dobra, idźmy dalej, a później będzie jeszcze czas na pytania. Jakie technologie w ogóle jakby przodują w TTMS-ie? Czego potrzebujemy? Wszystkiego potrzebujemy. Od Java, przez .NET, po Angulary i C++y. I mówię to absolutnie szczerze, sam znam projekty, gdzie C++ jest potrzebny. Chociażby w moim projekcie
są elementy C++ i są zadania z C++, mimo że ja jestem tutaj w pełni Java. Także no, na to trzeba zwrócić uwagę. Natomiast no, wiadomo, wszystkiego się nie potrafi, prawda? Nie jesteśmy jakimiś bogami, wszystkiego nie wiemy. UFO nas nie porwało i chipa nam do mózgu nie wszczepili, więc no, nie będziemy robotami. Najprościej dostać się do nas, jeśli potrafimy cokolwiek, w zasadzie przez praktyki. To chyba jest najlepszy sposób i najłatwiejszy. No, jeśli już gdzieś tam macie jakieś doświadczenie, bo tutaj akurat jeśli chodzi o TTMS, to no my raczej oczekujemy 2 lat doświadczenia, bo nasi klienci najczęściej też tego oczekują, więc no, z góry jakby jak ktoś nie ma 2 lat doświadczenia, to najczęściej to jest koszt dla nas, dla TTMS-u i no, my takiego pracownika dopiero uczymy, on się uczy programować i to trwa i trwa. Ale to też od razu dodam, że to nie jest tak, że jak nie macie 2 lat doświadczenia, to już nie ma co do nas aplikować, bo tych miejsc jest na pewno zdecydowanie mniej niż dla osób, które mają te 2 czy 3 lata plus doświadczenia, ale są i też o nich zaraz będziemy mówili. I chociażby, nie wiem, przez jakieś praktyki czy też akademie, które organizujemy w ramach TTMS-u, to co Krzysiek powiedział, że jest ktoś kosztem TTMS-u, no jest naszą inwestycją na to, że po wyedukowaniu za jakiś czas ta osoba w pewnym sensie odrobi i udowodni swoją wartość w projektach. Dokładnie. Myślę, że dla was najlepiej będzie, jeśli wam powiem, że potrzebujemy testerów, programistów .NET, Java, iOS, Android, React lub Angular, Vue.js jeszcze, ale no my chyba nie mamy za dużego zapotrzebowania na Vue. Z frontendu najwięcej jest Angulara tak. Nowego. No, to no od właśnie. Razu już mówię. Mhm. No i bazy danych. Tu są magiczne słówka dla mnie, ETL, JDV, Denodo. Ja tego nie znam. To są dla mnie magiczne słówka. ETL to są chyba jakieś kostki, tam się układa. To jest zasilanie i transformowanie danych na przykład na potrzeby zasilenia hurtowni. JDV i Denodo to znowu są narzędzia wprost można powiedzieć do wirtualizacji danych, czyli taki pośrednik dla aplikacji, żeby sama aplikacja nie musiała się zastanawiać skąd te dane wziąć. To są narzędzia, które pośredniczą w tym. Puka się do tego narzędzia i ono na przykład te dane wyciąga z 3 różnych baz danych, a może z jakichś plików skądś tam, a aplikacja sama nie wie skąd dokładnie te dane ta platforma udostępniła. Magic. Ale tutaj na waszym poziomie to bym powiedział takie zacięcie bazodanowe. Jeżeli kogoś kręcą bazy danych, to rzeczywiście są takie projekty i sam zresztą jestem serwis koordynatorem w jednym z takich projektów, gdzie spokojnie na juniorskie stanowisko możemy kogoś przejąć. Mhm. React Angular. Nie wiem, ja to chyba Marek wie najwięcej na ten temat. Kogo na co potrzebujemy. Z mojego doświadczenia ja widzę, jakich ofert jest najwięcej gdzieś tam bardziej ze słyszenia niż faktycznie od strony takiej administracyjnej. Jeżeli chodzi o takie nasze zapotrzebowanie na stanowiska juniorskie, to co wspomniałem, na pewno będzie miejsce dla kogoś z zacięciem bazodanowym. Więc na przykład, jeżeli się zdecydujecie aplikować do nas na praktyki i realizując projekty, okaże się, że rzeczywiście ta część bazodanowa jest to tym, co potraficie robić i lubicie, to tutaj docelowo też można myśleć o pozostaniu u nas i jakiś projekt by się znalazł. Jeżeli chodzi o jakieś inne obszary, to rzeczywiście potencjalnie uzupełnienie jakiegoś zespołu dotnetowego lub javowego
o jakiegoś juniora, czyli zespół w całości nasz, programistów od nas, zarządzany przez nas jako DTMS. Od czasu do czasu w takich zespołach znajduje się miejsce dla osoby bez doświadczenia komercyjnego. Więc tutaj też jest jakaś szansa. No i to samo jest z frontem, ale z frontem to myślę, że przede wszystkim Angular. Reaktowych większych zespołów, tak żeby była potrzeba kogoś z mniejszym doświadczeniem, to już się rzadziej trafia, ale wiem też dobrze, że bardzo często studentom jest jeszcze w miarę obojętne, czy ten pierwszy projekt komercyjny, w której technologii frontendowej będzie realizowany. Tutaj jeszcze mogę też powiedzieć, że znając którykolwiek z języków obiektowych, można też u nas trafić na Akademię Salesforce'a, nie wiem, czy słyszeliście w ogóle. To jest, już nawet mamy ładnie na następnym slajdzie primo ścieżek kariery. Tutaj w tej części akademia, no praktyki, to wiadomo, tak jak każda firma organizujemy praktyki i warto od tego zacząć, bo chociażby na akademię to już raczej osoby, jeżeli chodzi o studentów, to wolimy osoby, które były u nas na praktykach, mogły się sprawdzić, już wiemy, kto to jest. To jest taka na najlepsza ścieżka, gdzie na praktykach można zweryfikować, w jakich technologiach to się sprawdza i wtedy już proponujemy konkretne projekty. Jednym z takich projektów to właśnie może być Akademia Salesforce'a. Salesforce to jest, no generalnie można powiedzieć ogólnie CRM, czyli oprogramowanie, które służy działom sprzedaży w notowaniu swoich kontaktów z potencjalnymi klientami lub klientami. No i Salesforce to nie tylko konfiguracja, chociaż też są obszary administracyjne, gdzie ludzie się specjalizują w tym, jak coś skonfigurować, wyklikać w Salesforce, ale jest też i włącznie ze ścieżką certyfikacyjną obszar, który właśnie jest na naszej akademii, to jest przygotowywanie do takich certyfikatów jak Platform Developer 1 i 2, gdzie to już jest programowanie, czyli jak w tym cloudowym zamkniętym środowisku programować, robić no właściwie każdą aplikację tam biznesową można zrobić nie tylko i wyłącznie dla sprzedawców. Zresztą w naszych działach administracyjnych mamy całkiem dużą aplikację do zarządzania naszym sprzętem. Na przykład który pracownik, jaki komputer ma, monitor, myszkę, etc. Jest to napisane w Salesforce przez naszych programistów. Akademia AM znowu, to już troszeczkę doświadczenia potrzeba. Z tego co wiem, to raczej osoby, które trafiają na Akademię AM powinny już mieć z rok czy dwa komercyjnego doświadczenia, ale też zdarza się, że do jednego z zespołów AM-owych właśnie są poszukiwani frontendowcy. Czyli przychodzi taki frontend zaraz po studiach, czy tam jeszcze student dołącza do zespołu jako frontend developer, no i pracuje przy tym AM-ie, to jest Adobe Experience Manager, to jest CMS komercyjny, enterprise'owy, gdzie no, wdrażając się i pracując trochę przy tym AM-ie, potem może dołączyć do akademii, gdzie już rzeczywiście też jest wykładany materiał i jest taka osoba edukowana, gdzie nasi specjaliści poświęcają czas, tak samo zresztą jak w przypadku Akademii Salesforce'a przez miesiąc, z tego co dobrze pamiętam, w przypadku Akademii Salesforce'a przez 2 miesiące takie szkolenie trwa, gdzie jest realizowane, no najpierw taka część może trochę bardziej praktyczna, czyli wykłady i zadawane zadanka, a później część projektu komercyjnego, na początku wymyślonego, po prostu, żeby tylko nauczyć się na jakiejś aplikacji wymyślonej przez nas. Dopiero raczej po tej akademii trafia się na przykład do takiej aplikacji, jak tutaj powiedziałem, do zarządzania naszym sprzętem firmowym, czy też nasz dział sprzedaży używa Salesforce'a, czy do rozwoju tej aplikacji dla naszego działu sprzedaży. To jeżeli chodzi o samą akademię. I chyba tutaj te wypunktowane przy ścieżce kariery technologiczne elementy, no to też to jest głównie to, gdzie u nas w firmie najczęściej jesteśmy w stanie znaleźć jakieś projekty dla osób bez komercyjnego doświadczenia.
No chyba, że macie jakieś pytania, bo tak to myślę, że możemy przejść do kolejnego slajdu, więc jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, na przykład co do praktyk i akademii, na przykład co to może jest, czy jest więcej ten Salesforce czy też AM, to tutaj możemy jeszcze odpowiedzieć na te pytania. A czy z Androida, bo wcześniej tam był zapisany Android? Dużo, znaczy powiem tak, dla osób bez doświadczenia komercyjnego dużo mniej jest takich możliwości. Jeżeli już tak na przykład ktoś ma rok doświadczenia, to już prędzej. Ale no nie wiem, jest to akurat chyba związane z tym, że zdecydowanie mniej jest takich dużych zespołów mobilnych, tak nam się akurat trafiło. Kiedyś mieliśmy, powiem szczerze, jeden taki duży projekt, gdzie osoby z małym doświadczeniem mogły dołączać, ale tam klient zmienił swoją politykę i stwierdził, że będzie weryfikował każdego kandydata i wymagają już restrykcyjnie 3 lat doświadczenia. Więc w przypadku akurat mobilnych technologii u nas akurat teraz no, nie mam takiego projektu, gdzie mógłbym próbować osobę bez doświadczenia komercyjnego zaangażować. .NET tak, Java tak, frontend tym bardziej. Jakby ktoś chciał się uczyć Salesforce'a, to też, tylko że rzeczywiście wiedza o jakimś obiektowym języku programowania, no bo już z jakąś podstawą na tą akademię trzeba wejść. Frontend tutaj też będzie użyteczny, bo Salesforce też jest aplikacja webowa, a klienci lubią ładne aplikacje, więc akurat pod kątem frontendu każda wiedza się przyda, no ale nie tylko, wiadomo, to jest tak jak w każdej technologii, jest tam jakaś baza danych, jest też backend, więc primo tego programisty Salesforce'a i Akademii Salesforce'a to też jak najbardziej to jest full stackowe rozwiązanie. Tak, swoją drogą, po jakimś czasie zobaczycie, że teraz mówimy Java, frontend, Angular, ale ostatecznie znając jedną technologię, bardzo szybko nauczycie się drugiej, bo są te same mechanizmy, działają. Kwestia składni. Tak, no, znaczy już pewnie po jakichś paru latach doświadczenia w jednej technologii, no może i się warto jej trzymać, jeżeli ona z jakiegoś powodu nie umiera. No tak, ale wiesz, projekt jest różny. Mogą ci zaraz powiedzieć, no umiesz Angulara, a to w reakcie też sobie poradzisz. Tak, czyli na przykład ty jesteś programistą Java, no ale teraz w aplikacji na froncie jest React, a w sprincie jest akurat więcej roboty na froncie. No nie zrobisz, nie nauczysz się? Nauczysz się. I to powiem szczerze, osoba z dużym doświadczeniem, z kilkuletnim doświadczeniem na pewno szybciej niż student. Bo tam mechanizmy są bardzo podobne, po prostu. Mhm. Dobra, słuchajcie, idźmy dalej. Chyba, że ktoś ma jakieś pytania tutaj. Pytania cały czas były. Okej. Okay. Dobra, ja tu chciałem jeszcze podpytać o wasze spostrzeżenia, ale już w międzyczasie pytałem. A jakie są wasze spostrzeżenia po tym webinarze? Czy faktycznie wyciągniecie z tego korzyści, to tak naprawdę zależy od was. Rekruter, jaki może być różny, prawda? Też już wiecie, więc musicie być przygotowani na każdą ewentualność. No to tak naprawdę od was już będzie zależało. Ja mogę wam życzyć tylko powodzenia. I co dalej? Chcielibyśmy kontynuować ten webinar, jakieś tam spotkania, nie wiem, pierwotnie chyba było raz w miesiącu, czy coś pomyliłem? Czy nas chyba nie obliguje nic, żeby to zrobić z konkretną częstotliwością, ale rzeczywiście no, na przykład raz na miesiąc moglibyśmy próbować kontynuować takie spotkania. I powiem szczerze, że tutaj akurat od prezesów kół naukowych były różne pomysły, bo pojawił się pomysł na przykład realizowania wspólnego projektu, tak gdzie osoby od nas z TTMS-u, na przykład Krzysiek czy Jacek,
czy może ktoś inny się jeszcze znajdzie, byłyby w stanie swoją wiedzą, doświadczeniem wspomóc, na przykład w postaci code review, czy później znowu zdzwonienia się po takim code review i przekazywania uwag pozostałym członkom koła, jakiego rodzaju uwagi były na tym code review, tak żeby wszyscy inni mogli też się edukować. Może to tak być, że zamiast takiego projektu, jeżeli nie będzie chętnych, to będziemy proponowali jakieś konkretne tematy techniczne już bardziej, myślę, i organizowali kolejne webinary, gdzie sobie porozmawiamy o poszczególnych, czy to technologiach, może być też coś bardziej miękkiego, w sensie tu mało osób wiedziało, co to jest Scrum, to możemy na przykład powiedzieć, jak wygląda to zarządzanie w projektach, czego się możecie spodziewać, jak traficie do takiego projektu. Może to być też coś w stylu bardziej może warsztatu, czyli pokazywania, i tak żebyście mogli też sami w trakcie tego warsztatu napisać trochę kodu, żeby sobie sprawdzić, czy wam działa i jak się coś robi w konkretnych technologiach. Teraz no, pytanie tak naprawdę do was o chęci. Czy rzeczywiście ten jeden z pomysłów projektu dla was jest czymś ciekawym i byłyby osoby chętne, czy raczej wolelibyście posłuchać czegoś o konkretnych technologiach, konkretnych tematach? Tak, osobiście to code review bardzo fajnie brzmi, bo no, jak sobie programuję, to w sumie rzecz, która mi brakuje, której mi brakuje. Co do projektów, to no, ja osobiście jestem już na trzecim roku, więc i chyba widzę parę osób też, ale no, samemu to raczej nie wiem jak czasowo, bo w zasadzie przydałoby mi się zacząć praktyki, więc nie wiem jaka będzie przyszłość, ale no code review to jak na razie fajnie, czyli jakiś projekt czy osobisty, żeby przypadkiem komuś, no nie, jeżeli nie będzie się samemu miało czasu, to żeby całego zespołu nie hamować. A to może inaczej. Może łapka w górę, kto w ogóle byłby chętny na taki projekt? Bo to chyba jest podstawowe pytanie, czy będą osoby chętne na uczestnictwo w takim projekcie? Bo to rzeczywiście z waszej strony też będzie czasochłonne. Czy od razu mówię, że trzeba będzie poza tym naszym wykładem, to codziennie poświęcić powiedzmy te 2-3 godzinki. Znaczy, tak naprawdę to zależy od was, bo do niczego nie jesteście zobligowani tutaj. No ale jeśli chcecie coś osiągnąć, no to jest must have. Tak, no musi trochę tego kodu z waszej strony powstać, żeby chłopaki mieli co przejrzeć i wtedy się zdzwaniamy i no i omawiamy sobie ten kod, co można było zrobić inaczej i dlaczego jakieś rozwiązania są lepsze lub gorsze. Dobra, i teraz pytanie jakie, Marku, bo... Czy rzeczywiście ktoś projekt, tutaj tak? Z obecnych byłby chętny na uczestnictwo w takim projekcie? Będziemy wiedzieli, czy w ogóle w tą stronę iść, czy po prostu zaproponujemy jakiś temat techniczny i to będzie bardziej w postaci wykładów, czy też warsztatów. No, łapki w górę. To za projektem. Można pytanie, jeśli właśnie ten projekt, to czyli my otrzymujemy jakiś projekt, każdy robi i potem wysyłamy na review? Tak, i z tego, co tutaj rozmawialiśmy z prezesami, to raczej rzeczywiście go realizujecie w obrębie koła, czyli takie jakby koło naukowe prowadzi ten projekt, robicie jakąś aplikację. W sumie tak naprawdę tematyka dowolna, tutaj też jesteśmy otwarci, co to za aplikacja mogłaby być. Nam osobiście jest obojętne. Fajnie tylko, żeby to była aplikacja webowa, bo to jest najczęstsza rzecz, którą się teraz spotyka. Raczej desktopów się nie robi. I wtedy możemy się chociażby na taką pomoc umówić jakieś konsultacje, żeby można było się na jakimś spotkaniu zadawać pytania osobom od nas z doświadczeniem. Lub też chłopaki wtedy po tym code review waszego kodu też zaprezentują najczęstsze błędy, jak warto rozwiązywać pewne problemy, a które rozwiązania są złą ścieżką.
No, już, widzę, że na razie mało osób podniosło łapkę w górę. Już widzę strach w oczach niektórych, a ktoś będzie widział mój kod. Krzysztof chce. O, już opuścił. Ale tak słuchajcie, w pracy w dobrze zarządzanych... Bo tak naprawdę ja jestem właśnie jednym z przedstawicieli tego koła. Ogólnie to jest dla was. Macie okazję po prostu coś popisać grupowo. To jest co, to jakby też trochę taki wstęp do inżynierki dla niektórych. I powiem tak, jest to okazja, żeby coś podłapać komercyjnego, jakby to już możecie wpisać sobie do CV. Pamiętajcie o tym, bo to jest już praca w grupie i to można teoretycznie zaliczyć to jako projekt komercyjny. Co prawda nie mamy typowego biznesu, ale możemy się na przykład rozliczyć z danych tasków i tak dalej, więc to już jest pewnego rodzaju jakby potencjał do rozwoju dla was. Dodatkowo tak naprawdę nawet jeżeli mówimy o tym, że ktoś będzie oglądał wasz kod, nie będziemy musieli mówić, że akurat ktoś coś skopał w dany sposób. Po prostu na podstawie najpopularniejszych błędów, które wystąpiły. Więc to jest okazja. Więc... Słuchajcie, tutaj tak możemy na tych spotkaniach zrobić to anonimowo, że nie będziemy pokazywali paluchem czyj to kod, ale uwierzcie, jak traficie do projektu komercyjnego i jakiś kolega starszym wam będzie wytykał błędy w kodzie, to uwierzcie mi, cały zespół będzie wiedział. Jak ktoś zrobi głupi błąd, to nawet słyszałem, w projektach robi się jakieś artykuły na Wikipediach, etc., gdzie się robi Hall of Shame i pokazuje najgłupsze fragmenty kodu, które w projekcie się trafiły. To jest znowu tak, że to jest z kolegami, to wtedy jest po prostu śmieszne i wszyscy się z tego śmieją. Nawet nieraz się zdarzało tak, że ktoś jako student napisał jakąś głupotę, a potem już był seniorem w tym projekcie i dalej to w Hall of Shame wisiało takiego projektu. Nie ma co się wstydzić, to jest naturalne. Każdy robi błędy, wy nie macie doświadczenia komercyjnego. To jest oczywiste, że na początku nie napiszecie dobrego kodu. Słuchajcie, a jeśli nie projekt, to może jakieś wykłady na jakiś konkretny temat? I może tak zróbmy, że my zaproponujemy, właściwie od was też możemy wysłuchać propozycje, jakie macie, że na przykład kolejne spotkanie poprowadzimy w formie wykładu i to też będzie czas do tego kolejnego spotkania, żeby się zastanowić, czy są osoby chętne na taki projekt i kontynuację współpracy w postaci projektu. Interesowałoby was coś konkretnego, jeżeli chodzi o taką już kolejne techniczne spotkanie? No, mnie to by bardzo interesowało, ale w ogóle nie znam, co z tymi kołami naukowymi. Po prostu na pierwszym roku tylko jestem. Czy ja w ogóle muszę być w tym kole? Nie, nie musisz. To jest po prostu opcja rozwoju dla ciebie. Tak naprawdę jest wszystko. Aha, czyli nawet na pierwszym roku mógłbym uczestniczyć. Tak, ale powiem od razu, że myślę, że warto. Każda możliwość edukacji na pewno dla osoby na pierwszym roku jest cenna. To ja też bym chciał, jeżeli co. I wykłady, ja myślę, też ok, jeżeli z frontendu. Frontend na pewno jest ciekawym obszarem. Możemy na przykład zrobić taką prelekcję, chociażby z Angulara, który przynajmniej według nas jest teraz najbardziej popularny. Najczęściej nowe projekty są startowane w Angularze. To co myślicie? Kolejne spotkanie, Angular. Kto byłby za? Łapki w górę. Łapki w górę. O, jest już więcej. Idzie więcej niż projekt, tak. To leniuchy nie chcą kodować. 14 osób. Ale no w Angularze też się koduje. Tylko, że to tylko na przykład to Krzysiek będzie pokazywał, co się koduje, a nie sami będą musieli poświęcić nie wiadomo ile czasu. No na pewno projekt to jest jakaś deklaracja poświęcenia większej ilości czasu ze swojej strony. Mhm. Właśnie może chodzi o to, że mniej osób się zgłosiło na projekt ze względu na to, że nie wiem, kojarzę tej osoby, co są ze mną na trzecim roku już i będzie się zbliżać teraz konieczność odbębnienia tych praktyk, więc no troszkę czasu to będzie schodzić i no na następnym semestrze inżynierkę trzeba już będzie pisać, więc jeszcze dorzucić te 2-3 godziny dziennie na pisanie projektu to może być troszkę
troszkę sen przez 4 godziny dziennie. Tak, na pewno praktyki to najważniejsza rzecz, bo jak traficie do jakiejś firmy komercyjnej na praktyki, czy to do TMS-u, czy gdzieś indziej, to jest dla waszej kariery najcenniejsze doświadczenie. Zobaczycie, jak to wygląda w praniu. Oby się udało stacjonarnie w biurze, bo już wtedy zobaczycie, jak to faktycznie wygląda tak naprawdę, nie tylko tam dzwaniając się na jakieś kole. To te praktyki są najważniejsze i tutaj też zachęcam do aplikowania do nas, do TMS-u. Nie innego TT. To jest też ważne, od razu też podkreślimy. W Lublinie są dwie spółki z naszej grupy kapitałowej. Grupa kapitałowa nazywa się Transition Technologies, czyli TT. A są dwie spółki, które zajmują się wytwarzaniem oprogramowania w trochę innych obszarach. Jedna to jesteśmy my, TTMS, Managed Services, gdzie my głównie zajmujemy się właśnie outsourcingiem. A druga to jest TT... SW. To jest od software. Formalnie tak, wszyscy się śmieją, że to jest Star Wars. To jest od software. Dobra. Oni rozwijają aplikacje na rynek gazu i energy, głównie w Polsce, ale nie tylko. Nie wspominaj o budowie Gwiazdy Śmierci. Tak, mają też outsourcing między innymi w naszej branży tak jakby publicznej. Czyli na przykład Centralny Ośrodek Informatyki, to oni tam też akurat z nimi współpracują i to też jest na zasadach outsourcingu. To są dwie różne firmy. Jak będziecie aplikowali, traficie na różne HR-ki, na różnych weryfikatorów. I tylko jak traficie do TTMS-u, to potencjalnie na Jacka lub Krzyśka, którzy są weryfikatorami tutaj u nas w Lublinie. No i też jest spora szansa, że na przykład będą zaangażowani w prowadzenie praktyk później u nas. Zależy jeszcze dokładnie, gdzie się wtedy trafi, z jakich technologii. To jakby co, to zachęcam odwiedzić stronkę naszą ttms.pl. Tam będziecie mieli zakładkę kariera i ważna rzecz, tam jest na samym dole taki ogólny link do praktyk, a wśród ogłoszeń w karierze na poszczególne stanowiska jest ogłoszenie na praktyki do Lublina. Na pewno szybciej zostaniecie, trafi wasza kandydatura do rozpatrzenia, jeżeli wyślecie na ten link bezpośrednio do Lublina. Bo tak to trafi do centralnej bazy danych i pewnie z jakimś tam większym opóźnieniem traficie do weryfikacji przez Jacka lub Krzyśka. Spora szansa. To pamiętajcie, bez gita ja nie przepuszczam. Git, ważna rzecz. A ja bez koperty. Przez Teamsy przekazanej. Tak jest. Mogę ten numer konta dać, ale oczywiście w Szwajcarii, żeby nie było śladu. No i... Ale tutaj jest to, co Marek wspomniałeś, żeby nie pomylić spółek, to właśnie nie wiem, czy pamiętacie, na początku mówiłem, że... Bo ja aplikowałem do TTS-a. Jakimś cudem to mnie zadzwonili z TTMS-u, więc jest to możliwe. Dziewczyny sobie może przekazują. Czy wtedy na pewno przekazywały, bo... Tak, wtedy już to było dawno, więc trochę to było dawno, HR-y było to bardziej inaczej zorganizowane, tak. No to jest, grupa kapitałowa bardziej się dzieli, idzie w stronę holdingu i coraz więcej tak jakby takich usług jest rozdzielanych, że każda spółka ma swoje. Mhm. I rzeczywiście teraz jesteśmy na takim etapie, że na przykład działy HR-ów każda spółka ma swój. Ale chociażby to wam mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o biuro, to na jednym piętrze, w zależności od tego, w którym pokoju po prostu siedzą ludzie z różnych spółek, na przykład na naszym piętrze, gdzie jest w całości akurat jest TTMS, obecnie mamy około 90 osób w Lublinie, to na tym piętrze naszym ono jest przewidziane na około 140 osób i też spora część pokojów to są osoby z TTSW. Dodatkowo jeszcze grupa kapitałowa ma jeszcze część kolejnego piętra, gdzie jest dodatkowa przestrzeń, że w razie czego się można rozrastać, no ale teraz akurat nie ma potrzeby dodatkowej powierzchni biurowej z oczywistych względów i wszyscy prawie, że pracują zdalnie, no,
z ciekawości, jest taka ciekawostka, mogę wam powiedzieć, że do biura na co dzień przychodzi około 20 osób. To są osoby, które uważają, że mają w biurze lepsze warunki niż w domu, lub też przychodzą dlatego, żeby zobaczyć na żywo innego człowieka, bo siedzą same w domu i czasami jakiś tam kontakt społeczny jest potrzebny. Obecnie nie wymuszamy żadnej pracy z biura. Właśnie przychodzenie do biura jest dowolne. Jednak powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o praktyki, jeżeli to będzie tylko możliwe, to chciałbym zrobić to jak najbardziej stacjonarnie, tyle ile się da. Najprawdopodobniej to będzie coś w stylu hybrydy, w sensie na jakieś spotkania, na jakieś planingi fajnie by było się udać do biura, bo to jest najefektywniejsza praca, jeżeli ten kolega z doświadczeniem jest dostępny na wyciągnięcie ręki i może przez ramię popatrzeć się na ekran, no ale jeżeli sytuacja pandemiczna na to nie pozwoli, no to zrealizujemy te praktyki w 100% zdalnie. Mogę wam powiedzieć chociażby, że teraz trwa Akademia Salesforce'a i tam prosiliśmy, żeby studenci przychodzili do biura co najmniej raz lub dwa razy w tygodniu i powiem wam, że oni przychodzą praktycznie codziennie. Mimo że mieliśmy szczyt tej fali koronawirusa, praktycznie codziennie przychodzili, jak mówiłem, ale no chociaż przed świętami nie chcecie się izolować, żeby nie ryzykować na święta, to wszyscy powiedzieli, ale mając tych seniorów na wyciągnięcie ręki, uczymy się dużo więcej niż zdalnie, więc jak spróbowali tych dni zdalnych, to stwierdzili, że wolą przychodzić do biura. To chyba tyle, jeżeli tak z tych opowieści, które mi przychodzą do głowy. Może macie jeszcze jakieś pytania, się wam pojawiły, chociażby o praktyki, czy też inny pomysł na wykłady, ale myślę, zdaje, że po ilości głosów to ten Angular frontend jest na topie i spróbujemy się z tego przygotować do najbliższego spotkania. Milczenie oznacza zgodę. To znaczy, ja bym miał jeszcze pytanie odnośnie tego, żeby bezpośrednio do Lublina wysłać. To jest ta zakładka na samym dole praktyki, zgłoś się na praktyki. Nie. Wśród ogłoszeń na stanowiskach powinieneś znaleźć jeszcze praktyki, praktykant, praktykantka Lublin. Ja może też na szybko otworzę stronkę, zaraz wam wrzucę linka. Faktycznie jest. Uprzedzałeś, Marek, dziewczynom, że dużo CV spadnie? Uprzedzałem, wcale nie są zadowolone. No. Znaczy to jest więcej pracy na pewno działu HR. To jest tak, że na praktyki aplikuje mnóstwo osób. I to też zresztą Krzysiek i Jacek pewnie będą mieli robotę przy tym, żeby zweryfikować i wybrać te perełki. Dobra, i już mam to, wam wklejam tutaj na czata linka bezpośredniego. O, już widzę nawet, że ktoś wkleił. Dobra. To ten wklejony rzeczywiście. I to jest, to macie ogłoszenie bezpośrednio na Lublin, więc od razu trafi do naszych HR-ek z Lublina. Mhm. Myślę, że trochę ewentualnie czasu pozbieramy. Może powiedzieć, żeby do nas, do mnie albo do Krzyśka wysyłali, to będzie mieć hajs. Będzie szybciej, tak? Tak. Dobra. To myślę, że przez jakiś czas będziemy te CV-ki zbierali i weryfikowali osoby. Z takich planów wam powiem, że jeżeli chodzi o praktyki, spróbujemy celować w lipiec. Jak z jakichś względów się nie uda, bo to będę musiał właśnie z panami skonsultować z ich plany urlopowe, kiedy oni będą mogli prowadzić, kiedy planują swoje urlopy, wyjazdy pod boje świata. I potencjalnie sierpień, zazwyczaj to będą miesięczne praktyki, więc takie 4 tygodnie. Realizujemy wtedy jakiś wewnętrzny projekt, jak się uda, to na użytek działu naszego wewnętrznego administracyjnego. Jeżeli nie skończymy takiego projektu, aplikacja nie będzie do końca działająca, to przynajmniej jest spora szansa, że osoby, które później zostaną u nas zatrudnione, będą ją kończyły tak, żeby zadziałała.
i była używalna. No i potem też te osoby, które według nas się najlepiej sprawdzą, dostaną propozycję, żeby zostać u nas na pokładzie i trafić do którejś z projektów, które mamy. I nie zatopić statku. Nie zatopić statku, tak. Tam jest jak Titanic, niezatopialny. No, w sumie to cały czas rozwijający się, no nie? Nawet nie tylko grupa kapitałowa rośnie, ale też w sporej mierze dzięki TTMS-owi. Marko, tak powiedz, ile jest teraz osób w Lublinie pracujących? Jest w TTMS-ie 90 osób. 89. W całej grupie, wiesz może? W całej grupie kapitałowej? Ale w Lublinie, tak? A, w Lublinie, w TTSW, coś koło 50 paru osób zgłaszają, bo ja tam raz na miesiąc dostaję rozliczenie, bo koszty biura dzielimy niektóre na osobę licząc, to oni chyba 54 ostatnio wysłali. Jak się rozwija TTMS w Lublinie, może świadczy też, że jak ja zaczynałem, to było chyba coś koło 50 osób. Więc progres jest spory. Można by się rozwijać jeszcze szybciej, oby tylko chętnie do pracy. Oczywiście, że się może. No tak, no. No dobrze, to słuchajcie, jak tam wtedy pytaliśmy, nie było już żadnych pytań, to z naszej strony pozostaje podziękować za spotkanie i zaprosić was do aplikowania i w razie czego trafimy może na jeszcze wspólną właśnie rozmowę. Ja bardzo często uczestniczę w tych częściach miękkich z HR-kami, chociaż może akurat nie w przypadku weryfikacji praktykantów potencjalnych, ale pewnie prędzej czy później gdzieś tam będziemy mieli ze sobą przyjemność, bo ja tu może zostawiłem chłopakom tą kwestię przedstawienia się. Ja akurat jestem tutaj osobą odpowiedzialną za nasz oddział w Lublinie, za oddział TTMS-u, więc jeżeli traficie na praktyki, to pewnie ja też się będę angażował w to, bo te aplikacje, które będziecie realizowali, to najczęściej są aplikacje właśnie dla naszych działów administracyjnych, czyli również też dla mnie. To ja dziękuję ze swojej strony za spotkanie i mam nadzieję, że się usłyszymy, zobaczymy za jakiś mniej więcej miesiąc na webinarze z Angulara. Ja również dziękuję ze swojej strony. Mam nadzieję, że wiedza, którą przekazaliśmy wam dzisiaj, w jakiś sposób się może przyda, może wyciągniecie wnioski. No i następna rozmowa pójdzie dużo szybciej i lepiej i przede wszystkim pozytywnie. Także dziękuję wam.